Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Historia Bez Fikcji. Ja nazywam się Michał Górawski i będę was oprowadzał po historii bez fikcji, jak sama nazwa podcastu wskazuje. A w dzisiejszym odcinku kontynuujemy podróż przez historię Polski w rytmie panowania kolejnych monarchów. Zgodnie z logiką, ponieważ ostatnim odcinkiem z tego cyklu był odcinek poświęcony Stefanowi Batoremu, no to dzisiaj porozmawiamy na temat panowania Zygmunta III Wazy. Zanim więcej o samym Zygmuncie, najpierw trzeba oczywiście przybliżyć okoliczności, których w ogóle objął władzę w Polsce. Punktem wyjścia oczywiście jest śmierć Stefana Batorego, która spowodowała konieczność przeprowadzenia kolejnej, kolejnej e, wolnej elekcji. Ta wolna elekcja została przeprowadzona w roku 1587 i była najbardziej burzliwą e, i taką najbardziej spolaryzowaną w takim politycznym wymiarze e, wolną elekcją ze wszystkich, we wszystkich e, dotychczasowych. Mianowicie doszło do pewnej eksplozji sporów e, wewnętrznych i to już pod koniec panowania Stefana Batorego. Trochę o tym wspominam w kontekście chociażby tak zwanej sprawy Zborowskiego w odcinku o Stefanie Batorem, do, tego, do którego odsyłam zainteresowanych. Więc można powiedzieć, że po śmierci Stefana Batorego Rzeczpospolita weszła w nowe bezkrólewie w stanie poważnego rozłamu wewnętrznego i takich... I takich wewnętrznych, wewnętrznych konfliktów. Jeśli chodzi o główne linie podziału i główne problemy, które spowodowały te konflikty, no to oczywiście tradycyjne spory pomiędzy magnatami, tą najbogatszą szlachtą, a szlachtą pomniejszą, szczególnie szlachtą średnią, która miała silną podmiotowość polityczną. Oczywiście w teorii, trzeba o tym zawsze pamiętać, że w teorii szlachta wyznawała zasady równości. Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie, prawda, się mówiło i teoretycznie istniała równość wewnątrz stanu szlacheckiego. Nie było w naszym kraju, tak jak w niektórych krajach europejskich, takiego systemowego podziału wewnątrz szlachty. Natomiast to oczywiście była taka warstwa ideowa, a wiecie dobrze, że w każdych czasach warstwa ideowa swoje, a życie swoje. I oczywiście stan szlachecki był rozwarstwiony z powodu po prostu zamożności ekonomicznej poszczególnych grup, i to wywoływało antagonizmy i konflikty. Na tym tle trzeba podkreślić silny, pamiętający czasy Stefana Botterego konflikt. Jana Zamońskiego, kanclerza i hetmana najważniejszej osobowości państwa z rodem Zborowskich, który to konflikt też eksplodował w trakcie tej elekcji, o której teraz opowiadam. Oprócz tego problemy wyznaniowe, to znaczy, z jednej strony, dążenie części elit szlacheckich do utrzymania pokoju religijnego, a z drugiej strony, istniejące grupy fanatyków religijnych, które czy to protestanckich, czy to katolickich, które liczyły na to, że uda się jakieś, jakoś e, przychylić e, e, spory religijne, różnice religijne w wielu na ich korzyść. E, no i oczywiście do tego należy doliczyć istniejące napięcia pomiędzy Koroną a Litwą, bo to nie było oczywiście tak, że Unia Lubelska zniosła wszelkie różnice zdań pomiędzy e, m, Polską a Litwą. Litwini, e, oczywiście przede wszystkim tutaj litewska szlachta, troszczyła się o zachowanie odrębności, o poczucie jakiejś takiej autonomii wewnątrz, wewnątrz samej Rzeczypospolitej. I te wszystkie problemy nawarstwiły się i były powodem tego, dla którego w, w czasie elekcji w 1587 roku Rzeczpospolita znalazła się w stanie poważnego kryzysu politycznego który skończył się, czy zaowocował tym, że doszło do podwójnej elekcji, o której za chwilę w paru zdaniach. Bo zanim jeszcze o tej podwójnej elekcji, tradycyjne przypomnę głównych kandydatów w trakcie elekcji z 1587 roku. Oczywiście tradycyjnie pojawiła się kandydatura cara rosyjskiego, to jest wówczas Fiodora. Syn Iwana Groźnego, no to jest element, do którego powinniście się przyzwyczajać. Praktycznie prawie przy każdej, przy większości wolnych elekcji ktoś rzucał e, na stół propozycję e, wybrania na tron Cara. No to była koncepcja żywa e, wśród części e, szlachty litewskiej, która liczyła, że wyborem cara na e, tron e, w Rzeczpospolitej rozwiążą, zażegnają niebezpieczeństwo. Ze strony, ze strony Moskwy. Również standardowo pojawiła się kandydatura króla piasta w cudzysłowie, czyli jakiegoś lokalnego, lokalnego szlachcica. E, oczywiście bez konkretnych tutaj osobowości, bez kandydatów, chociaż przez moment spekulowano, że królem być może chciałby zostać sam Kanclerz Jan Zamojski, który, w obliczu, w obliczu śmierci Stefana Botterego, stał się najważniejszym dostojnikiem państwa. Ale Zamojski sam nigdy swojej kandydatury nie zgłosił, więc to oczywiście pozostało wyłącznie w sferach, w sferach spekulacji. Istniała też koncepcja wyboru na tron Aleksandra Farnese, księcia Parmy, zresztą utalentowanego dowódcy, ale to też taka dosyć abstrakcyjna. Kandydatura marginalna, raczej w kategoriach political fiction, rozpatrywana. E, poważnych kandydatów było tak naprawdę tylko dwóch. No i tutaj pierwszą kandydaturą nikogo nie zaskoczę Maksymilian Habsburg z dynastii Habsburskiej. Dynastia Habsburska standardowo starała się Pozyskać tron Polski i Litwy. Ogólnie rzecz biorąc, korona Polska była dla Habsburg Habsburgów bardzo atrakcyjna. Liczono na to, że uda się poszerzyć władztwo domu habsburskiego o nasz kraj, no i przy okazji wzmocnić pozycję polityczną Habsburgów, tutaj przede wszystkim w kontekście Turcji. Habsburgowie niewątpliwie liczyli na pomoc Rzeczpospolitej. W trwającej rywalizacji z Turkami i w walce z naporem tureckim, no i drugim takim elementem, na który liczyli Habsburgowie przy staraniach o władzę w Rzeczpospolitej, to pojawiały się koncepcje jakiegoś wyzyskania potencjału bardzo silnej wtedy Rzeczpospolitej przeciwko wrogom Habsburgów w samych, w samych Niemczech. E, Maksymilian Habsburg, e, podobnie jak pozostałe kandydatury habsburskie w historii wolnej elekcji, w naszym kraju miały, e, miał kilka zasadniczych problemów i to były zawsze te same problemy. E, po pierwsze, e, po pierwsze e, niechęć średniej szlachty, która obawiała się, że Habsburg będzie chciał umocnić władzę królewską nadmiernie i, żeby, i obawiano się, że będzie się opierał w rządach o magnatów, plus oczywiście kwestie wyznaniowe, ponieważ Habsburgowie byli, byli postrzegani jako e, królowie bardzo katolicy, zresztą byli, no, prowadzili taką, taką politykę i wielu protestantów obawiało się ich, się ich władzy. Tutaj ciekawostka e, z tym wiązana, Otóż, e, ciekawe jest to, że akurat e, w okresie tej elekcji z 1587 roku wiele czołowych osobistości właśnie świata protestanckiego poparło Habsburgów. E, no taka, można powiedzieć, kuriozalna sytuacja, wielu protestantów się Habsburgów obawiała, a jednocześnie ich przywódcy, e, ich przywódcy mm, Habsburgów poparli. No, przede wszystkim ród zborowskich oraz e, ród Górków, na czele ze Stanisławem Górką, Górkowie, Ród Górków to byli w tamtym czasie najpotężniejsi szlachcice w Wielkopolsce, i jednocześnie byli politycznymi liderami polskich luteranów. Ród Górków, Wielkopolski Ród Szaedcki wyznawał luteranizm i jako najbardziej znaczący ród w Wielkopolsce miał dzierżył, dzierżył pewien laur przywództwa właśnie politycznego luteranizmu w naszym kraju i ku, właśnie ku, ku zaskoczeniu wielu poparli oni kandydaturę habsburską. To było w dużej mierze związane po pierwsze z tym, że no byli to magnaci, czyli tutaj, że u, ugrają jakieś swoje interesy, z Habsburgami, a poza tym związało się to z konfliktami wewnątrz samej Rzeczpospolitej, co to znaczy przede wszystkim z tym, że główni przywódcy, których teraz wskazałem, byli skonfliktowani z kanclerzem Zamojskim, który to kanclerz Zamoński z kolei był zawziętym i konsekwentnym wrogiem przywoływania Habsburgów na tron, na tron polski. Zresztą wokół Zamońskiego się też ta opozycja przeciwko Habsburgom, Habsburgom e, gromadziła. E, no i drugim he, kandydatem istotnym, ważnym był Zygmunt Waza, czyli główny bohater naszego dzisiejszego odcinka. E, syn króla szwedzkiego Jana III, żyjącego jeszcze króla szwedzkiego e, i e, Katarzyny Agilonki, siostry Zygmunta Augusta. E, głównym atutem Zygmunta Wazy, oprócz faktu, że nie był Habsburgiem było to, że szlachta wciąż darzyła ogromną estymą dynastii Jagiellonów, a ponieważ matka Zygmunta Wazy wywodziła się z tej dynastii, no to zwolennicy Zygmunta podnosili taką oto, taką oto koncepcję, że Zygmunt jest przedłużeniem dynastii Jagiellonowej, prawda? Gałąź Jagiellonowa. Zresztą gdyby, zresztą gdyby tron był dziedziczny, w tamtym czasie w naszym kraju, no to Zygmunt Waza miał dobre prawa, takie czysto dziedziczne do tronu, jakby nie patrzeć, był potomkiem Jagiełły. Fakt, że po kądzieli, po matce, ale mimo wszystko męskiego potomka przecież, przecież już, już nie było. No ale wiadomo, że tron był elekcyjny, więc no nie mógł Zygmunt upominać się o tron na takiej podstawie, ale pokrewieństwo z Jagiellonami odegrało ogromną rolę podczas tej elekcji. Było istotnym argumentem i zjednało mu bardzo wielu zwolenników, szczególnie właśnie wś wśród średniej szlachty. Oprócz tego, trzeba pamiętać, że wśród ówczesnej szlachty popularna była, szczególnie wśród szlachty koronnej, idea walki o dominację nad Bałtykiem. No, Zygmunt Waza pochodził ze Szwecji, był synem króla szwedzkiego następcą szwedzkiego tronu. W związku z tym wydawało się, że jego wybór może stworzyć szansę na trwały sojusz ze Szwecją. Z jednej strony w regionie Bałtyku, a z drugiej strony przeciwko Rosji, której Szwecja się również w owym czasie obawiała. obawiała. Oprócz tego ten sojusz ze Szwedami miał także ważne walory gospodarcze, ponieważ w obszarze handlu Rzeczpospolita ze Szwecją no, prowadziła dość ożywione kontakty, szwedzka stal chociażby była, była no, pożądana na rynku można powiedzieć szwedzkie żelazo i także przez Rzeczpospolitą było kupowane no więc z punktu widzenia racji stanu Rzeczypospolitej no wybór akurat wazy miał swoje swoje E, swoją rację, swoje argumenty, e, m, można powiedzieć, nawet odważa się na takie stwierdzenie, że z punktu widzenia dobra państwa chyba był korzystniejszy niż wybór Habsburga, przede wszystkim dlatego, że wybór Habsburga niemal na pewno wciągnąłby rzecz pospolitą w pełnowymiarową, pełnoskalową, e, ciągnącą się latami rywalizację z, z e, Turkami bez żadnej gwarancji sukcesu. Niemniej elekcja, tak jak powiedziałem, odbywała się w atmosferze kryzysu politycznego, doszło do głębokiego rozłamu, co prawda nie doszło podczas samej elekcji do, do rozlewu krwi, ale udało się zażegnać niebezpieczeństwo rozlewu krwi środkami po prostu, można powiedzieć, dyplomatycznymi, ale ostatecznie no, było dla wszystkich oczywiste, że państwo znalazło się w kryzysie politycznym. Poparcie z jednej strony Anny Agilonki, ostatniej żyjącej przedstawicielki dynastii Agilonów. A z drugiej strony polityków, prymasa Karankowskiego i oczywiście samego Zamojskiego, który się zdecydował ostatecznie na ten krok, to poparcie zdecydowało o zwycięstwie Zygmunta Wazy. Ich poparcie oczywiście dla, dla, dla Zygmunta. Ale mniejszość szlachty, przede wszystkim Magnacin, ale też oczywiście część szlachty, która ich popierała, no bo też tutaj ważna, ważny, ważna gwiazdka czy przypis. Jeżeli mówię o konflikcie pomiędzy magnatami a średnią szlachtą, to oczywiście nie jest takie zrojedynkowe, że e, wojn... nie, to nie jest jakaś taka marksistowska wojna klas, prawda, że bogaci, bo, bo, bogata szlachta jest monolitem z jednej strony, a średnia szlachta jest monolitem z drugiej strony. To są bardziej ogólne tendencje, te podziały były bardziej miękkie. Byli, e, były rody magnackie, które w tych konfliktach stały raczej po stronie tej szlachty. Tej szlachty średniej, a była część szlachty średniej i pomniejszej, która z różnych powodów stała po stronie tej frak tych, frakcji, tych frakcji magnackich yy, raczej. Więc to nie jest taki prosty, zrejdynkowy podział. Ja używam te tego uproszczonego obrazu, dlatego, że on po pierwsze oddaje pewien antagonizm społeczny w ramach szlachty, a po drugie oddaje też pewne proporcje poparcia dla pewnych idei i dla pewnych yy, koncepcji. Tak więc dalej będę mówił o tym antagonizmie średniej szlachty z magnatami, ale proszę pamiętać o tym o tej ważnej uwadze sprzed chwili, że to było takie bardziej zniuansowane. Nie, było, nie miało to takiego czysto, czysto klasistowskiego czy klasowego, klasowego charakteru. Tak więc mniejszość poparła Habsburga. Habsburg miał także, o czym jeszcze nie wspominałem, Duże poparcie na, na Litwie, wśród litewskiej szlachty, która bała się zdominowania przez Polaków, chociaż ostatecznie Litwini też byli podzieleni i na ogół w ogóle nie poparli żadnego, żadnego kandydata. Tutaj dwa słowa jeszcze o tych Litwinach. Otóż w to, owym czasie, po zdobyciu Infland przez Stefana Batorego. Litwini domagali się, domagali się przyznania Inflant Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. Jak wiadomo Rzeczpospolita Obojego Narodów była złożona z dwóch członów, czyli Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Litwini domagali się, żeby Inflanty były częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z kolei po naszej stronie w Koronie dominował pogląd, że albo Inflanty powinny być wspólne, jako przynależne całej Rzeczpospolitej, albo po prostu niektórzy, co bardziej radykalni, chcieli, aby Inflanty były koronne, a Litwini litewskie. Więc to był taki istotny spór polityczny o przynależność Inflant pomiędzy Litwą a, pomiędzy Litwą a koroną. W rezultacie tych wszystkich konfliktów, tak jak powiedziałem, doszło do rozdwonej elekcji Czyli z jednej strony został wybrany Maksymilian, a z drugiej strony Zygmunt Waza. Dla precyzji powiem konkretne daty. 19 sierpnia 1587 roku prymas ogłosił wybór Zygmunta Wazy, a 22 sierpnia zwolennicy Habsburgów ogłosili wybór swojego, swojego kandydata. O tym, kto obejmie tron, miała zdecydować siła wojskowa, determinacja, sprawność w działaniu i po prostu. I po prostu, no, wojna, mówiąc, mówiąc, mówiąc bezpośrednio. Jako pierwszy zaatakował Habsburg, wykazał się tutaj Maksymilian dużą determinacją. We wrześniu 1587 roku jego wojska wkroczyły do kraju, połączyły się z siłami zwolenników habsburskich, no i próbowały tutaj zdobyć dla Habsburga koronę. Przy czym też musimy pamiętać o tym, że Habsburg miał do dyspozycji zaledwie kilka tysięcy żołnierzy. Dlaczego tak mało? Tutaj ważna uwaga, ważna dla całej, całego odcinka dzisiejszego. Proszę ją tę uwagę pamiętać, że nie tylko w kontekście dzisiejszego odcinka, ale w ogóle Europy w XVI i XVII wieku a mianowicie prowadzenie wojen było w tamtych czasach niebywale kosztowne. W związku z tym, że prowadzenie wojen było niebywale kosztowne, Armie, które wystawiano do różnych walk, były często niewielkie, a jeśli już wystawiano armie wielotysięczne, znaczące, to bardzo często kampanie wojskowe kończyły się z braku pieniędzy. Pamiętacie pewnie z lekcji historii nieraz, bo to nawet się w naszych podręcznikach do historii pojawia, że Rzeczpospolita osiągnęła gdzieś jakieś zwycięstwo, po czym z braku pieniędzy nie była w stanie tego zwycięstwa wykorzystać. Ja mam wrażenie, że takie wrażenie wyniosłem ze szkoły, że, że u nas się to trochę przedstawia w taki sposób, że to, że Rzeczpospolita nie miała pieniędzy konkretnie. Tymczasem to jest zjawisko ogólnoeuropejskie. Jak byście się przyjrzeli wojną w całej Europie, to zakończenie kampanii wojskowej z braku pieniędzy było jedną z najczęstszych przyczyn kończenia kampanii wojskowych w ogóle w skali europejskiej. Z czego to wynikało? Armia była bardzo droga, ponieważ armie zawodowe w tamtych czasach były zaciężne, no tak, czyli po prostu zatrudniano no, najemników, mówiąc, mówiąc wprost. Nie istniały wtedy narodowe armie z poboru to jeszcze nie te czasy. Armie były za ciężne, w związku z tym były bardzo drogie. Już sam koszt żołdu dla tych żołnierzy był, był wysoki, a przecież było, trzeba było jeszcze ich, tych ludzi prawda, wyposażyć w żywność, w amunicję. Bardzo droga była także artyleria. Do tego samo prowadzenie kampanii wojskowych było kosztowne i czasochłonne, co oczywiście związane było no, z prymitywnymi środkami transportu. Wojska poruszały się powoli. I przemarsze wojsk były bardzo uciążliwe dla lokalnej ludności. W związku z tym działania wojenne były ogólnie rzecz biorąc kosztowne pod każdym względem, a jednocześnie, i to jest drugi istotny powód, ówczesne państwa były bez porównania mniej zaawansowane pod kątem organizacji administracji, administracyjnej, w tym także pod kątem fiskalnym, niż ma to miejsce dzisiaj. To w ogóle nie ma porównania. ówczesne państwa pod względem właśnie takim organizacji, i możliwości skutecznego poboru podatków były dużo słabsze niż państwa współczesne. Te podatki były zresztą niższe. Podatki na co dzień pobierane w całej Europie były stosunkowo niskie. Podwyższano je na wypadek wojny tak można powiedzieć interwencyjnie, ale to też były problemy ze ściągalnością tych podatków. Każde państwo w Europie miało takie problemy. Generalnie rzecz biorąc, skarbowość państw XVI i XVII wieku miała swoje bardzo istotne ograniczenia, co w, co w połączeniu z wysokimi kosztami wojen powodowało, że bardzo trudno było osiągnąć w jakiejś jednej wojnie zdecydowane jednoznaczne zwycięstwo i bardzo często kampanie wojskowe kończyły się po prostu z braku pieniędzy. I to nie to, że kampanie Rzeczypospolitej kończyły się z braku pieniędzy, po prostu Rzeczpospolita nie wyróżniała się na tym tle e, wobec innych państw, wobec innych państw europejskich. Tak samo kampanie wojskowe spod braku pieniędzy prze, przerywali Francuzi czy, 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 wojska, czy, wojska, e, czy wojska habsburskie. No i wracając, trzeba to o tym pamiętać, kiedy ocenia się kampanie wojskowe Rzeczpospolitej I w tym kontekście wrócę teraz do ataku Habsburga w roku 1587. On miał kilka tysięcy ludzi tylko po prostu dlatego, że na tyle miał pieniędzy. Wystawienie dużej armii wymagałoby czasu i ogromnych środków finansowych bez gwarancji sukcesu. Jak się wydaje, Habsburg liczył na to, że po prostu jego zwolennicy w tłumnie go poprą i zdobędą dla niego, dla niego tron. Plan wojskowy Maksymiliana zakładał po prostu wkroczenie do Krakowa i dokonanie koronacji królewskiej, zanim przybędzie Zygmunt Waza. No ale tutaj plany Maksymilianowi krzyżował Zamoyski. Tak jak powiedziałem, najwybitniejszy. Nasz polityk tego okresu. Mówiłem o tym w odcinku o Stefanie Batorym. Także wybitny dowódca wojskowy i na nieszczęście Habsburgów ich zagorzały przeciwnik. Otóż Zamoński umocnił załogę Krakowa. Zresztą sam Kraków, sami mieszczanie Krakowscy nie chcieli tutaj wpuścić Habsburga. W rezultacie Maksymilian rozpoczął oblężenie miasta. Zamiast spodziewanego wkroczenia, a po jakimś czasie, kiedy zorientował się, że nie ma tutaj zbyt wielkich szans, nie zdobędzie Krakowa, bo ma to za małą armię, a jednocześnie nie ma też tak wielu zwolenników, żeby, żeby dokonać przyłomu, rozpoczął odwrót na Śląsk i tam jego oddziały zajmowały się głównie pustoszeniem pogranicza. Zapewne licząc na większą aktywność zwolenników habsburskich w Rzeczpospolitej. No i w pościg za Maksymilianem wyruszył właśnie wspomniany Jan Zamoński. Wojska Rzeczpospolitej dowodzone przez Zamońskiego, również kilkutysięczne, no to nie była duża armia, wkroczyły na Śląsk i 24 stycznia 1588 roku w okolicach Byczyny, to jest dzisiaj miejscowość w województwie opolskim, tam Zamojski odniósł zdecydowane zwycięstwo. Dzięki osobistemu talentowi dowódcy, wojska habsburskie zostały, zostały pokonane. Pokonany, przegrany arcyksiążę Maksymilian z resztką sił schronił się w samej Byczynie, gdzie wobec beznadziejnej sytuacji wojskowej postanowił się poddać. I był Maksymilian Habsburg jeńcem Zamojskiego aż do lipca 1589 roku. Kiedy to na skutek normalizacji relacji Rzeszpospolitej z Habsburgami powrócił do swojego kraju. Nawiasem mówiąc, Zamoński traktował Maksymiliana bardzo dobrze w niewoli, co zresztą było standardem w tamtych czasach, jeżeli chodzi o traktowanie zniewolonych arystokratów. To nie było tak, jeżeli się jakiś arystokratyczny dowódca poddawał, no to nie wyobrażajcie sobie, że go trzymano w dybach albo w jakimś lochu. To rzadkie były przypadki, najczęściej, najczęściej trzymano po prostu, byli więźniami, ale w dobrych warunkach i, i, i traktowani w sposób przyzwoity. Oczywiście ta klęska Habsburga oznaczała, że władzę w naszym kraju objął Zygmunt III. Waza o tym za chwilę więcej, natomiast jeśli jeszcze chodzi o wątek habsburski, to sprawę konfliktu o tron zakończył. Traktat Bytomsko-Będziński, podpisany w marcu 1589 roku. Habsburgowie na mocy tego traktatu uznawali Zygmunta za króla, przysięgli nie mieszać się do spraw wewnętrznych Rzeczpospolitej w przyszłości, a także nie zawierać przeciw niej sojuszy. Dlaczego Zygmunt Waza wygrał tę rywalizację? W sytuacji, gdy teoretycznie to Habsburgowie mieli większe zasoby, Musimy pamiętać o tym, że Szwecja w tamtych czasach była państwem marginalnym w europejskiej polityce. To nie jest Szwecja Gustawa Adolfa czy, czy Szwecja yy, z czasów potopu szwedzkiego, której armia hasała po całej Europie. To jest Szwecja przed okresem swojej potęgi w XVII wieku. To jest Szwecja biedna, słaba ekonomicznie, o słabej armii, o znaczącej flocie, ale, ale armia lądowa szwedzka była. Była słabsza i Szwedzi nie odgrywali istotniejszej roli na arenie międzynarodowej, w związku z tym potencjał obsburski był o wiele większy. Dlaczego więc to Waza wygrał rywalizację o władzę w Rzeczpospolitej? Otóż yy, przede wszystkim Waza był bardziej popularny wśród szlachty i to była ta, ta, ta podstawowa, podstawowa sprawa, która zadecydowała. Yy, no i oprócz tego yy, trzeba podnieść zdecydowane działania zwolenników. E, zwłaszcza Jana Zamoyskiego, zresztą o Janie Zamoyskim też trzeba powiedzieć, o czym też za chwilę więcej, za chwilę przyjdzie do tego wątku wrócić, że Zamoński do kandydatury w AZ również nie pałał jakimś wielkim entuzjazmem. E, główna linia polityczna kanclerza Jana Zamońskiego zakładała po prostu wrogość wobec, wobec dynastii, wobec dynastii e, habsburskiej. Kimże był ten, że Młody człowiek, Zygmunt III, Wada, waza, mówił, mówię młody człowiek, ponieważ kiedy wybrano go na władcę Polski i Litwy, Zygmunt miał zaledwie 21 lat. Urodził się w roku 1566. Co jest ciekawe, był jednym z najbardziej i najlepiej wykształconych królów w całej naszej historii. Znał kilka języków, w tym oczywiście zarówno polski, jak i szwedzki był pierwszym od czasów Zygmunta Augusta władcą, który potrafił się swobodnie i płynnie porozumiewać w języku polskim. Nie potrafił tego ani Henryk Walezy, no Henryk Walezy w ogóle nie umiał języka polskiego, Stefan Batory też nie. Więc, więc właśnie Zygmunt Waza był pierwszym od lat monarchą, który potrafił się płynnie porozumiewać w języku swoich poddanych. Chociaż jak czytałem, w, w jakimś takim życiu prywatnym najbardziej lubił rozmawiać w języku niemieckim, mimo że przecież był Szwedem, jakby nie patrzeć, i pochodził ze Szwecji. To był człowiek o bardzo szerokich horyzontach intelektualnych, bardzo czytany, oczywiście jak na tamte czasy, wiadomo, że tamte, ta, wtedy książki były droższe i trudniej dostępne. Interesował się muzyką, sztuką. No, było, był postacią, w sensie intelektualnym, bardzo ciekawą. Na pewno byłby interesującym rozmówcą także dla człowieka współczesnego. Bardzo, że tak powiem, kompetent, człowiek o bardzo wysokich kompetencjach intelektualnych. Ale przy tym wszystkim był bardzo małomówny. Co w ogóle obrosło legendą, legendą w, jego, w jego czasach i było podnoszone czasem przez jego przeciwników. Bardzo był małomówny, nie lubił dłuższych konwersacji i budowania dłuższych, dłuższych wypowiedzi. Wychowano go na katolika w protestanckiej, w protestanckiej Szwecji. Wielu twierdzi, że jego ojciec Jan III Waza wcześniej już myślał o pozyskaniu dla niego polskiej korony. Jest taka koncepcja, że Jan III Waza wcześniej już chciał żeby Zygmunt został panem Bałtyku, niejako i władcą Polski, Litwy i Szwecji, e, i Szwecji jednocześnie. Czyli tak było naprawdę trudno powiedzieć. Niemniej faktem jest, że był, był katolikiem i to okazało się być poważny problem w relacjach z jego szwedzkimi poddanymi, o których to relacjach opowiem więcej, więcej za chwilę. W pierwszych latach panowania Zygmunta Wazy bardzo doskwierał mu brak po prostu doświadczenia. Doświadczenia politycznego. Miał 21 lat, tak jak powiedziałem. Nie, nie rządził nigdy wcześniej niczym. Nie prowadził żadnej większej kampanii wojskowej. Był młodym, inteligentnym człowiekiem, ale pozbawionym doświadczenia politycznego i wojskowego. Co spowodowało, że w pierwszych latach panowania jego rządy były niezręczne zrażały do siebie, do siebie wielu ludzi i no i niestety nie ustrzegł się w tym okresie Zygmunt Waza poważnych błędów politycznych, które z czasem przyniosły negatywne konsekwencje. Ale to, co trzeba powiedzieć o Zygmuncie Wazie, to to, że z biegiem lat, kiedy nabrał doświadczenia, to jego decyzje polityczne były głębsze, bardziej przemyślane, a rządy ogólnie rzecz biorąc lepsze, na wyższym, na wyższym, na wyższym poziomie. Można powiedzieć, że yy, Zygmunt III Waza był na tyle inteligentnym człowiekiem, że posiadał zdolność do autorefleksji i z biegiem lat po prostu się uczył polityki i uczył się sztuki rządzenia. To, co było ogromną zaletą Zygmunta Wazy, która Rzeczpospolitej niezwykle pomogła w okresie jego panowania, to ogromny talent do rozpoznawania talentów ludzi, którzy go otaczali. Oni się po prostu, no niektórzy mają taką zdolność, yy, że się znają na ludziach. Zygmunt Waza znał się na ludziach i y, potrafił rozpoznać umiejętności ludzi, docenić umiejętności ludzi, którzy go otaczali i jego nominacje na najważniejsze stanowiska w państwie były najczęściej trafione. Tutaj oczywiście y, tutaj oczywiście najważniejsze nominacje dotyczyły urzędów hetmanów, którzy dowodzili wojskiem oraz kanclerzy. Prowadzących politykę zagraniczną. To były najważniejsze urzędy w państwie, i tutaj naprawdę Zygmunt Waza miał, miał dobrą rękę dobrą rękę do ludzi, co no, nie o każdym królu w naszej historii można, można tak powiedzieć. No i prze, 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 opowiadając o tym, czy przekazując to na poziomie, na poziomie konkretu, no to postaci kanclerzy są mniej. Znane, a uważam, że jednak dyplomaci również zasługują na swoją uwagę. Tutaj przede wszystkim e, nominatem e, Zygmunta Wazy był, był Jakub Zadzik. To jest postać, która będzie istotna dla pierwszych lat panowania Władysława IV Wazy. I w odcinku poświęconym Władysławowi IV Wazie więcej o tej postaci opowiem. Na razie poprzestanę na tym, że był to człowiek, który karierę polityczną zawdzięczał Zygmuntowi Wazie, i jest to człowiek, którego do dziś można uważać za jednego z najwybitniejszych dyplomatów w całej historii naszego kraju, i nie ma w tym ksztyny przesady. Lew Sapiecha, litewski magnat, kanclerz litewski, zasłużony w dziedzinie stosunków z Litwą, to również był, była, nominacja, była nominacja Zygmunta. Bardziej znane są nominacje wodzów, hetmanów, które wskazał, które wskazał Zygmunt III Waza w okresie panowania Zygmunta III. Wazy. Naszą armią dowodziło aż trzech wybitnych dowódców w różnym okresie, oczywiście Stanisław Żółkiewski, Stanisław Koniec Polski w Koronie i Jan Chodkiewicz na Litwie. Trzech wybitnych dowódców, wszyscy z nominacji królewskiej wodzowie, którzy no, byli jednymi z najwybitniejszych przywódców wojskowych w ogóle w Europie XVII, XVII wieku mianowani przez, e, przez Zygmunta e, Wazę. No trudno o lepsze, le, lepszy dowód na to, że niewątpliwie król potrafił docenić talent człowieka i e, na odpowiednie stanowisko wskazać odpowiedniego człowieka zgod, w zgodzie z jego kompetencjami. Chociaż oczywiście wiadomo, że m, trzeba było być bogatym szlachcicem, żeby mieć jakiekolwiek szanse na objęcie tego typu urzędu. No tyle, że... Tych bogatych szlachciców to było wielu, e, i wcale nie musiał e, Zygmunt wybrać najbardziej kompetentnych z tych, którzy się o te urzędy starali, a tak się złożyło, że właśnie takie decyzje, takie decyzje e, podjął. To powiedziawszy na temat charakterystyki Zygmunta III i tego, jaki był człowiekiem, e, przejdę do kwestii e, wydarzeń politycznych z początku jego panowania. E, jednym z najważniejszych punktów e, pakta konwenta, czyli tak jak już wiecie z poprzednich odcinków takiego zestawu obietnic wyborczych nowego króla, było przyłączenie Estonii. E, szlachta domagała się przyłączenia Estonii, e, która to Estonia m, była posiadłością szwedzką. E, w związku z tym Zygmunt obiecał, że no odda część swojego ojczystego terytorium Rzeczpospolitej. Ciekawe jest to, że kiedy przybył do Gdańska drogą morską po koronę, jeszcze w czasie, kiedy nie było to rozstrzygnięte, ponieważ trwały działania habsburskie, Zygmunt Waza próbował stargować ten postulat. Generalnie rzecz biorąc, wiele wskazuje na to, że pełnomocnicy Zygmunta przeszarżowali, wykroczyli swoje, przekroczyli swoje pełnomocnictwa w dziedzinie składania obietnic szlachcie, a jeśli nawet tego nie zrobili, to bez cienia wątpliwości Szwecja nie miała najmniejszej ochoty, żeby oddawać kawałek swojego ciężko wywalczonego terytorium w Estonii Rzeczpospolitej bez walki. No więc kiedy Zygmunt przybył do Gdańska i rozpoczął negocjacje w sprawie Estonii z przedstawicielami swojego stronnictwa, którzy byli wyznaczeni do odebrania odpowiednich przysiąg i ustalenia szczegółów objęcia tronu, Zygmunt wymógł na tych ponomocnikach de facto rezygnację z wcielenia Estonii do Rzeczpospolitej. To znaczy, ponieważ szlachta też nie chciała ustąpić, stanęło na rozwiązaniu kompromisowym, polegającym na tym, że Estonia, czy sprawa Estonii została odłożona do czasu przejęcia przez Zygmunta władzy w Szwecji. Ja przypominam, że cały czas żył jego ojciec. Jan III Waza, Zygmunt był w Szwecji zaledwie królewiczem, no więc zrezygnowano z realizacji tej obietnicy od razu, przesunięto ją na jakiś nieokreślony czas w przyszłości, no przecież nikt nie wiedział, ile Jan III Waza będzie żył. No i jak już Zygmunt zostanie królem Szwecji, to wtedy miałby, miał, miało, miałby wrócić do sprawy Estonii, przy czym to też nie gwarantowało przekazania Estonii Rzeczpospolite, jedynie powrót do, do całej sprawy i do całych, do całych rozmów. No więc można powiedzieć, że, że ta obietnica Estonii pozostała tylko, tylko na papierze. No ale ostatecznie, tak jak powiedziałem, zawarto jakieś porozumienie. Zygmunt rzeczywiście objął rządy, i jego pierwszym dużym wyzwaniem politycznym było wygaszenie tych wszystkich konfliktów wewnętrznych. Które odziedziczył po Stefanie Batorym oraz po czasach, po czasach elekcji. Co gorsza, do tych wszystkich sporów wewnętrznych dołączył jeszcze problem z Janem Zamojskim. Tak jak powiedziałem, Zamojski, no, człowiek wybitny, ale też i pyszny, niestety. I to był też ogromny problem z tą, z tą postacią. Miał Jan Zamojski zasługi niewątpliwe, no ale niestety za bardzo uwierzył w swoją wielkość i najprawdopodobniej, a w każdym razie wszystko na to wskazuje, plan polityczny Zamoyskiego zakładał, że wobec młodości i niedoświadczenia Zygmunta Wazy, on sam chciał po prostu kierować państwem, być rodzajem takiej po prostu szarej eminencji Liczył Zamoński, zdaje się, na status, który później we Francji osiągnął kardynał Richelieu u boku Ludwika XIII, czyli, czyli po prostu takiego faktycznego sternika, sternika państwa. No ale Zygmunt był człowiekiem, tak jak powiedziałem, inteligentnym, ambitnym i nie zamierzał dawać sobą sterować. W rezultacie, talenty Zamońskiego, niewątpliwe talenty Zamońskiego polityczne i wojskowe, które przynosiły Rzeczpospolitej. Wiele korzyści w czasach Botorego, kiedy Zamojski ściśle z królem współpracował, teraz stały się problemem, wyzwaniem, wyzwaniem dla kraju i dla, i dla samego króla. Rywalizacja pomiędzy nimi spowodowała osłabienie ich obydwu. To znaczy, i Zamojski był zbyt potężny, żeby Zygmunt mógł go tak łatwo podporządkować, ani także tak, sam Zamojski nie miał narzędzi, żeby narzucić Zygmuntowi wazie swoją, swoją, swoją wolę. Drugim problemem tego pierwszego okresu panowania było to, że Szwecja była bardzo zdystansowana, szczególnie oczywiście elity szwedzkie, były bardzo zdystansowane od Unii z Rzeczpospolitą. Nie życzono sobie żadnego bardziej trwałego związku politycznego. Jan III Waza, nawet jeśli istotnie chciał, żeby Zygmunt został panem Bałtyku, to jednak przede wszystkim zakładał, że będzie to się odbywać na zasadzie całkowitej odrębności tych dwóch państw. I tutaj Szwedzi postanowili się zabezpieczyć przed jakąś formą dominacji nad swoim krajem przez Rzeczpospolitą. E, tutaj jeszcze raz e, ważna rzecz, ponieważ Szwecja była państwem o marginalnym wówczas znaczeniu międzynarodowym, a Rzeczpospolita była czołowym mocarstwem europejskim, no to e, proporcja sił pomiędzy Szwecją a Rzeczpospolitą dla, była dla Szwecji e, niekorzystna. Rezultatem tego rodzaju szwedzkich kalkulacji był tak zwany statut kalmarski. Zawarty między Zygmuntem a jego ojcem, królem Szwecji, gdzie zastrzeżono niezmienność granic i odrębność obydwu krajów, a unia personalna miała istnieć tylko do końca życia Zygmunta, bo po jego śmierci starszy syn Zygmunta miał panować w Szwecji, a młodszy w Rzeczpospolitej. A więc, no jasno potwierdzono tutaj odrębność Szwecji. Zastrzeżono poza tym prawa. Prawa luteranizmu w Szwecji, co miało uspokoić poddanych szwedzkich obawiających się katolicyzmu, katolicyzmu Zygmunta, a przecież były to bardzo religijne czasy, czasy, kiedy Europą wstrząsały poważne konflikty i wojny o charakterze religijnym. Ustalono także w tym dokumencie szczegóły rządów w Szwecji po śmierci Jana III. Ponieważ no, przewidywano, że Zygmunt przecież nie będzie w Szwecji cały czas, ponieważ musi rządzić dwoma krajami naraz, podczas jego nieobecności Szwecją miała rządzić siedmiosobowa rada, sześciu członków wskazanych przez króla i jeden wskazany przez brata, e, brata Jana III Karola. E, to jest e, oczywiście wynik E, pewnej dalekowzroczności Jana III i w ogóle przywódców kierownictwa państwa szwedzkiego. Ciekawe, że głębszej refleksji nad praktycznymi wyzwaniami rządzenia Szwecją i Rzeczpospolitą jednocześnie nie było po naszej stronie, a w każdym razie nie przybrało to żadnego praktycznego wymiaru w postaci żadnego dokumentu, umowy ani czegokolwiek. E, generalnie, e, jeśli chodzi o rządy w samej Rzeczpospolitej, do której e, teraz e, wracamy, to poza kwestią Zamojskiego, kolejnym takim wyzwaniem, z którym udało się uporać Zygmuntowi, była kwestia dążeń Litwinów do utrzymania, do utrzymania samodzielności, i tutaj również udało się osiągnąć kompromis. Pomimo zresztą, pomimo zresztą oporu Zamońskiego, e, najpierw inflanty, o które przede wszystkim chodziło, miały być podzielone, a potem, e, kiedy nie zgodziła się na to szlachta koronna, e, ustalono, że będzie to wspólna posiadłość Litwy i korony z podatkami wpływającymi do obu skarbów. E, do obu skarbów naprzemiennie przypominam, że Litwa i korona miały tak, na mocy Unii Lubelskiej osobne, e, osobne skarby państwowe. Kolejnym takim wielkim wyzwaniem, przed jakim stanął Zygmunt Waza, a które można powiedzieć sam sobie na głowę sprowadził, było, był upadek jego osobistego prestiżu w oczach szlachty na skutek dość tajemniczej do dzisiaj inicjatywy sprzedania polskiej korony Habsburgom. Bo, tak jak powiedziałem, w tych pierwszych latach Zygmunt rządził dosyć niezręcznie. I ewidentnie źle się czuł w Rzeczpospolitej, nie znał jej ustroju, nie znał ludzi, nie znał problemów państwa. Stąd pojawiły się pogłoski o tym, że zamierza zrezygnować z korony na rzecz Habsburgów. Na pewno Habsburgowie byli jakoś zaintrygowani, zaangażowani, przepraszam, w tą intrygę i na pewno doszło do jakichś rozmów, chociaż nie, nie, nie da się w pełni zrekonstruować wszystkich ich. Ich szczegółów. Cały plan nasadzał się na tym, że Zygmunt miał zaoferować koronę Polski Ernestowi Habsburgowi, kolejnemu, kolejnemu przedstawicielowi, przedstawicielowi tej dynastii. Habsburgowie oczywiście byli zaangażowani w negocjacje, ale robili to ostrożnie. Nie do końca wiadomo, jaka była dokładnie rola Zygmunta. Wiele wskazuje na to, że brał to istotnie pod uwagę i że rozważał tego rodzaju tego rodzaju projekt co zresztą też jest dowodem jego niedoświadczenia politycznego ponieważ to była koncepcja naprawdę karkołomna biorąc pod uwagę ustroj zaś pospolita narodów no bo niby jak miałby Zygmunt to przeprowadzić że pospolita nie miała tronu dziedzicznego gdyby Zygmunt Waza abdykował, no to po prostu doszłoby do kolejnej elekcji, tak jak to miało miejsce po ucieczce Henryka Walezego i wcale nie ma żadnej gwarancji, że akurat ten człowiek, który zostałby wskazany jako kandydat przez Wazę, to że akurat on by wygrał i objąłby władzę w kraju. A zatem główną konsekwencją całej tej afery było, były szerzące się pogłoski wśród szlachty o tym, że Zygmunt chciałby uciec, co kompromitowało go w oczach, w oczach szlachty, a z całej akcji i tak wyszły nici, ponieważ Zygmunt w ogóle, w ogóle z tej akcji zrezygnował, najprawdopodobniej na skutek uświadomienia sobie nierealności. Całej całej, całej tej, tej koncepcji. Jakie były motywy Zygmunta w tym niezbyt chwalebnym dla niego okresie jego władzy? Na pewno dążył przede wszystkim do zachowania tronu szwedzkiego. Na tronie szwedzkim ewidentnie Zygmuntowi zależało i obawiał się prawdopodobnie, że nie utrzyma jednocześnie tronów w Szwecji i Rzeczpospolitej, jak się okazało jak się okazało, miał rację. Miał rację, nie utrzymał tronu w obydwu tych krajach jednocześnie, ale oczywiście wtedy jeszcze tego nie wiedział, wtedy to jeszcze było tylko w sferze, w sferze obaw. Jakkolwiek było, jakkolwiek było do całej operacji, nie doszło, nie wyszła ona poza sferę jakichś wstępnych rozmów. To, co zostało na trwałe z tego okresu rozmów Zygmunta z Habsburgami o oddaniu kolony e, polskiej Habsburgą, to znacząca poprawa relacji pomiędzy Zygmuntem Wazą a Habsburgami, e, która w przyszłości zaowocowała e, przyjaznymi i sojuszniczymi e, relacjami Rzeczpospolitej Wielkiej Narodów pod, pod rządami Zygmunta III właśnie z dynastią habsburską, e, e, która to dynastia habsburska no, oferowała niekiedy Rzeczpospolitej pomoc w różnych problemach politycznych, z którymi Rzeczpospolita się mieszała. O tym, też za, o tym też za chwilę więcej. W listopadzie 1592 roku zmarł Jan III, ojciec Zygmunta Wazy, co sprawiło, że teoretyczne do tej pory wyzwanie rządzenia Rzeczpospolitą i Szwecją jednocześnie stało się zadaniem Praktycznym, bo to Zygmunt odziedziczył po prostu po ojcu e, tron w e, Szwecji. E, I teraz opowiem pokrótce o panowaniu Zygmunta w Szwecji, zanim przejdę do dalszej części panowania w naszym kraju. Uważam, że panowanie Zygmunta Wazy w Szwecji zasługuje na krótkie omówienie. Takim głównym problemem panowania Zygmunta Wazy w Szwecji były kwestie religijne, to znaczy... Po pierwsze, Szwecja była państwem zdominowanym przez Luteranów. Istniała mniejszość katolicka jeszcze wówczas w Szwecji, ale jednak no, zdecydowanie dominował tam luteranizm. A jednocześnie ojciec Zygmunta, Jan III Waza, wprowadził pewne reformy, szczególnie w liturgii. Które przybliżały luteranizm szwedzki do katolicyzmu. Ta polityka budziła opór duchowieństwa luterańskiego oraz dużej części szwedzkiego społeczeństwa, nie tylko szlachty, która to część no większość szwedzkiego społeczeństwa przywiązana była do idei, które głosił Marcin Luter i do luteranizmu jako do wyznania religijnego. Na to nałożył się problem taki, że Zygmunt, nowy król, był właśnie katolikiem, mającym rządzić protestanckim państwem. No i w Szwecji poważnie obawiano się, chociaż oczywiście to już była obawa zarezerwowana, że tak się wyrażę, dla elit. Mianowicie obawiano się oddania już Estonii. Oraz tego, o czym już przed chwilą mówiłem, czyli takiego ogólnego zdominowania Szwecji przez Rzeczpospolitą. Jak widać no był to ogrom problemów, przed którymi nagle stanął młody jeszcze człowiek, Zygmunt Zygmunt Waza, który w drugiej połowie 1593 roku udał się do Szwecji. Aby objąć tam tron. Natomiast złego i w kontekście problemów, o których przed chwilą wspomniałem, bez przyzwolenia Zygmunta, czyli no już przecież już króla szwedzkiego, odbył się w lutym 1593 roku Sobór Narodowy Szwedzki, który po pierwsze odrzucił ym, katolicyzujące protestantyzm reformy Jana III, a po drugie uznał luteranizm za religię państwową. I jednocześnie ograniczono także prawa innowierców. No tutaj przede wszystkim chodziło o, o katolicyzm. I tutaj wchodzi rzecz bardzo istotna: a mianowicie przeciwnicy Zygmunta Wazy oskarżali go wówczas, i to zarówno przeciwnicy w Szwecji, jak i w Rzeczpospolitej, jak i oskarżają go dzisiaj e, nawet e, o to, że był fanatycznym katolikiem. Jest taki, takie. Takie przekonanie o Zygmuncie Wazie jako o ultrakatolickim człowieku. I to nie jest prawda. To nie jest prawda. Przyznam, że ja też przez jakiś czas e, zaufałem temu poglądowi, ale y, obiektywni, rzetelni historycy e, to obali. Znaczy to po prostu nie wytrzymuje zderzenia e, z rzeczywistością, z faktami. Zygmunt Waza miał do religii w rzeczywistości stosunek dużo bardziej chłodny, dużo bardziej pragmatyczny. Niewątpliwie był katolikiem, niewątpliwie był katolikiem wierzącym, praktykującym, zresztą wszyscy w tamtych czasach byli praktykujący. Niewątpliwie był pobożny w tak, na poziomie takim osobistym, ale nie był żadnym fanatykiem, nie stawiał spraw wyznaniowych na, na ostrzu noża. Zresztą pod jego rządami w Rzeczpospolitej utrzymywała się względna tolerancja religijna. Nie było przecież prześladowań religijnych w Rzeczpospolitej Wojga Narodów, zapanowania Zygmunta II. Zdarzały się jakieś tumulty religijne, zamieszki, ale one były potępiane. Zresztą Sejm ówczesny w Rzeczpospolitej niejednokrotnie przyjmował różne uchwały, które miały zabezpieczyć pokój religijny w kraju i zapobiec właśnie takim religijnym wystąpieniom. No, i nigdy nie ma żadnych śladów, żeby Zygmunt Waza zwalczał, czy to takie uchwały Sejmu, czy to w ogóle pokój religijny w kraju. Co więcej, siostra króla Anna odbywała nawet na Wawelu mszę luterańską. Była gorliwą luteranką, jak to się któryś z dyplomatów papieskich wyraził, zawziętą heretyczką. No i Zygmunt nie tylko ją tolerował, ale miał z nią bardzo dobre, bardzo dobre relacje i nie miał żadnego problemu z jej, z jej wyznaniem. W rzeczywistości ten katolicyzm Zygmunta urósł do rangi fanatyzmu za sprawą jego przeciwników i w oczach jego przeciwników, którzy próbowali Zygmunta zdemonizować i... W tamtych czasach ogólnego wzmożenia religijnego zręcznie rozgrywali religię, w zdanie religijne Zygmunta Wazy przeciwko, przeciwko niemu. No i tutaj, przede wszystkim, najważniejszą postacią wśród tych przeciwników jest wspomniany już brat Jana III Karol Sudermański, który pod nieobecność Zygmunta w tych okresach, kiedy nie był w Szwecji, Karol Sudermański był najbardziej wpływową osobą w kraju. I mówiąc wprost, to on chciał zająć tron, i to on był liderem opozycji przeciwko Zygmuntowi, i to on skrzętnie i sprytnie, trzeba mu to przyznać, rozgrywał obawy szwedzkich elit wobec katolickiego króla i sojuszu z katolicką Rzeczpospolitą. Tak, Rzeczpospolita była przedstawiana przez, przez wielu przedstawicieli świata protestanckiego jako kraj katolicki, szczególnie wtedy, kiedy chciano ją skrytykować, chociaż warto podkreślić, że w tamtym okresie Rzeczpospolita obojga narodów jest państwem wielowyznaniowym i e, szeroko rozumiani niekatolicy, zarówno protestanci, jak i prawosławni dochodzą do wysokich urzędów w państwie, no przecież już w tym odcinku mówiłem chociażby o postaci Stanisława Górki, który był wojewodą. Wojewoda był istotnym, ważnym urzędnikiem państwowym tego okresu, a przecież był protestantem i nikt nie miał z tym problemu, więc teza o katolickości Rzeczpospolitej była bardzo mocno naciągana. No, ale rezonowała w krajach protestanckich, tutaj szczególnie w Szwecji, na naszą niekorzyść na przestrzeni lat dosyć mocno. W tej rywalizacji Karola Sudermańskiego popierała mniejsza szlachta i duchowieństwo luterańskie, czyli te grupy no, najbardziej związane z tym tradycyjnym luteranizmem. Z kolei Zygmunt mógł liczyć na bogatszą szlachtę szwedzką. Tam nie było takich magnatów bogatych jak u nas. Ta szlachta. Bogata szlachta szwedzka była dużo biedniejsza niż bogata szlachta u nas, no ale była niewątpliwie taka grupa, ta szlachta szwedzka też była jakoś wewnętrznie rozwarstwiona. No i mógł liczyć Zygmunt na silniejsze niż gdzie indziej poparcie w Finlandii, dlatego że tam przez jakiś czas księciem był jego ojciec. Do dzisiaj zresztą historycy fińscy doceniają wpływ jego matki Katarzyny Agilonki na rozwój kultury i sztuki właśnie. W tym kraju, właśnie w Finlandii. Oczywiście Finlandia była w tamtym okresie posiadłością szwedzką i była Finlandia posiadłością szwedzką jeszcze, jeszcze długo wcześniej i długo później po wydarzeniach, o których dzisiaj opowiadam. Generalnie Finlandia była integralną częścią szwedzkiego, szwedzkiego terytorium, dlatego jej postawa i postawa ludzi w niej mieszkających ma swoją rolę polityczną w tych wydarzeniach. W roku 1595, na fali tych, tego religijnego wzmożenia, podsycanego przez korola Riks, Rikstak, czyli odpowiednik naszego Sejmu, szwedzki odpowiednik naszego Sejmu, podjął decyzję o wygnaniu wszystkich katolików w kraj, z kraju. Przypomnę, że istniała jeszcze mniejszość katolicka w, w Szwecji. Ta decyzja de facto zakończyła historię katolicyzmu w tym kraju. Szwedzi wyznający katolicyzm, ta mniejszość szwedzka katolicka albo e, nawróciła się na protestantyzm i pozostała w Szwecji, a ci, którzy nie chcieli nawrócić się na protestantyzm, wyjechali w ogromnej mierze do Rzeczpospolitej. To jest taki okres, bezpośrednio po tej uchwale i w ogóle w tym okresie panowania Zygmunta Wazy, kiedy to istnieje w Rzeczpospolitej środowisko szwedzkiej imigracji politycznej i religijnej. Ten spór zagrażał bezpośrednio panowaniu Zygmunta III w Szwecji, ponieważ, przypomnę teraz jeszcze, Zygmunt był katolikiem i podgrzewało to wszystko obawy wobec, wobec władcy jako, jako katolika. Rzeczpospolita przede wszystkim szlachta polska litewska opowiedziała się w tym samym sporze po stronie króla. To, to, to nie było tak, że król został w tym osamotniony, e, szlachta na ogół sprzyjała e, królowi w tym sporze, e, dlatego że zdawano sobie sprawę z groźby upadku prestiżu władcy w razie utraty e, władzy w Szwecji. No a poza tym wciąż szlachta liczyła na zyski e, w Unii. Ze Szwecją. Ta Unia Rzeczpospolitej ze Szwecją w Szwecji nie budziła entuzjazmu, a w naszym kraju znacznie większy. Stąd skąd zresztą to też taka informacja, myślę, ważna, żebyście, żeby wam zobrazować tło tych różnic pomiędzy Rzeczpospolitą a Szwecją. W ogóle, idea Unii, idea poszerzania granic państwa za pomocą zawierania jakiejś Unii z sąsiednim państwem była bardzo żywa. W, w kręgach elit politycznych Rzeczpospolitej, co było konsekwencją tego, że sama Rzeczpospolita powstała w wyniku właśnie takiej dobrowolnej Unii. Wyobrażano więc sobie, że można by bardziej poszerzać Rzeczpospolitą poprzez analogiczne budowanie Unii, czy to ze Szwecją, czy to, czy to z Rosją, bo to przede wszystkim wobec tych dwóch państw wyciągano tego rodzaju pomysł. No, problemem było to, że elity. Czy to Szwecji w tym przypadku, czy Rosji nie były zazwyczaj taką Unią zainteresowane. W związku z poparciem Rzeczpospolitej dla Zygmunta Rzeczpospolita wysła, wysłała poselstwo do Szwecji, które poparło oczywiście Zygmunta. To poselstwo w teorii miało przestraszyć opozycję przeciwko Zygmuntowi. Wezwano opozycję do posłuszeństwa wobec, wobec króla, zademonstrowano poparcie Rzeczpospolitej dla Zygmunta. Liczono, że silna pozycja międzynarodowa Rzeczpospolitej, Tutaj pomoże Zygmuntowi, przestraszy opozycję. Nawiasem mówiąc, wiele to mówi o poglądach naszej szlachty na własne państwo. Szlachta rządziła silnym państwem i wiedziała, że to państwo jest, jest silne, co w przypadku tego poselstwa czasami trąciło pychą, no bo jednak wysłanie takiego poselstwa było świadectwem tego, że szlachta Szwecję lekceważyła. Że traktowała ją jako słabszą, nie traktowała jej poważnie. No i ten fakt, te okoliczności sprawiły, że poselstwo przyniosło skutki odwrotne do zamierzonych. To znaczy, zamiast przestraszyć opozycję, opozycja zyskała kolejny argument na rzecz swojej narracji o tym, że przyjdzie zła Pospolita I, i Szwecję, i Szwecję, i Szwecję podporządkuje. Karol Sudermański, bardzo sprytny zresztą, Polityk tutaj przedstawił całą tą historię w taki właśnie sposób. Te nasilające się konflikty pomiędzy szwedzkimi poddanymi a Zygmuntem przerodziły się w roku 1598 w otwarty bunt przeciwko jego władzy. Zygmunt z pomocą finansową Rzeczpospolitej zorganizował wyprawę taką dyscyplinującą w celu odzyskania władzy, ale ta wyprawa zakończyła się, zakończyła się fiaskiem. Mimo tego, że ta wyprawa zakończyła się fiaskiem, wciąż miał Zygmunt e, no, pewne szanse na odzyskanie władzy, no tylko że musiałby by, pójść na daleko idące ustępstwa. E, w roku 1599 wspomniany już Rikstag obiecał posłuszeństwo władcy pod warunkiem powrotu do kraju, co oczywiście fakto oznaczałoby porzucenie Rzeczypospolitej. Zygmunt się do tego nie zastosował, w związku z tym w lipcu tego samego roku parlament szwedzki pozbawił go tronu, a władzę ofiarował czteroletniemu wtem Władysławowi, synowi właśnie Zygmunta oraz, oraz Anny z dynastii z dynastii Habsburskiej pochodzącej. Warunkiem przejęcia przez Władysława wazę korony było jego niezwłoczne przybycie do tronu. Ja przypominam, że on miał wtedy cztery lata i miał być wychowywany w wierze luterańskiej, co de facto odcinałoby go od ojca, no i kończyło jakiekolwiek perspektywy Unii z Oczywiście Zygmunt nie przyjął takiego rozwiązania. W rezultacie w roku 1600 formalnie odsunięto od władzy i Zygmunta, i jego synów. W praktyce Szwecją rządził Karol Sudermański jako regent, E, ponieważ no jeszcze, jeszcze nie chciano mu tak otwarcie dawać korony, i dopiero w roku 1604 e, Karol Sudermański został ogłoszony królem jako Karol, e, Karol IX. Karol Sudermański bez wątpienia był głównym inicjatorem kłopotów Zygmunta w Szwecji. Nie bez wątpienia chciał po prostu zagarnąć władzę dla siebie, sam chciał, sam, sam chciał zostać królem Szwecji, no i trzeba przyznać, że był w tym skutecznym się to. To udało, chociaż trzeba powiedzieć otwarcie, że cała akcja pozbawienia Zygmunta Wazy w świetle y, takiego legalizmu monarszego w tamtych czasach była całkowicie nielegalna i Karol IX przez wiele lat później miał problem na arenie międzynarodowej z uznaniem po prostu swojej, y, swojej władzy. Y, do obalenia y, władzy Zygmunta Wazy Karol IX i jego zwolennicy użyli mieszaniny Żywych emocji religijnych, autentycznych emocji religijnych, charakterystycznych dla tamtych czasów. Demagogii takiej po prostu żywionej strachem przed zdominowaniem przez silną Rzeczpospolitą, która to Rzeczpospolita zresztą nie miała narzędzi, żeby Szwecji zdominować, patrząc obiektywnie, chociażby po prostu przez brak floty wojennej. I pomogły też aspiracje Średniej szlachty szwedzkiej, które Karol rozgrywał przeciw bogatszej części szwedzkich elit, o których wspomniałem już, że one, popierały, one, popierały one Zygmunta. Fakt katolicyzmu Zygmunta został użyty przeciwko niemu, ale zapomnijcie jak najszybciej o panującym o Zygmuncie poglądzie o jego fanatycznym katolicyzmie. To te, te fakty. Te, to obalenie Zygmunta w Szwecji niestety zdeterminowało politykę zagraniczną Zygmunta III Wazy na kolejne lata, a za tym idzie uwikłało Rzeczpospolitą wyrywalizację ze Szwecją z północnym zamorskim sąsiadem. Zanim jednak zbyt surowo ocenimy tą, 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 tą ciągłość walk Zygmunta III ze Szwecją w okresie jego panowania musimy pamiętać o dwóch Istotnych sprawach. Po pierwsze, Zygmunt Waza miał niewątpliwie prawo do korony szwedzkiej. Powtórzę to, Karol i jego stronnicy obalili go nielegalnie z wykorzystaniem nieprawdziwej, nieprawdziwej argumentacji. A po drugie, tutaj na obronę Zygmunta Wazy i jego polityki trzeba powiedzieć, że Szwecja i Rzeczpospolita były na rywalizację ze sobą skazane. Dlatego że sprzeczne interesy w rejonie Bałtyku, dążenia do tego, żeby Bałtyku panować, sprawiały, że do konfrontacji musiało dojść po prostu. Sprawa tronu dla Zygmunta Wazy i później dla któregoś z jego synów nie wywołała całego konfliktu pomiędzy Rzeczpospolitą a Szwecją. Ten konflikt najprawdopodobniej nastąpiłby i tak. Natomiast kwestia tronu być może sprawiła, że konflikt stał się bardziej zawzięty i trwał dłużej, ale sam fakt rywalizacji Rzeczypospolitej ze Szwecją no w zasadzie trudno sobie wyobrazić, żeby mogło być, być inaczej w takiej sytuacji, zwłaszcza, że przecież w XVII wieku Szwecja przeżyła okres mocarstwowy, podczas którego dążyła do zamiany Bałtyku w swoje wewnętrzne jezioro, a przecież szeroki dostęp do Bałtyku miała Rzeczpospolita, więc trzeba było ją pokonać, żeby ten plan zrealizować. No i teraz omówimy po kolei politykę zagraniczną Rzeczpospolitej w okresie panowania Zygmunta Wazy. Po kolei to znaczy będziemy postępować według państw, z którymi Rzeczpospolita miała relacje od Szwecji. W stronę, że tak powiem, w, 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 przeciwnie ruchu wskazówek zegara będziemy się poruszać po mapie. Oczywiście tutaj zaczęcie od konfliktów ze Szwecją ma, jest naturalne, po prostu jako ciąg dalszy, niejako. Tego, co opowiadałem przed chwilą na temat panowania Zygmunta w Szwecji i tego, jak został tam obalony. I tutaj jedna ważna uwaga. Ze względu na rozległość zagadnienia, wojny toczone w czasach Zygmunta Wazy będę omawiał pokrótce i w dużym uproszczeniu. Obiecuję, że na temat tych poszczególnych wojen będą powstawać po prostu odrębne odcinki w przyszłości. Dzisiaj będę je omawiał. W dużym skrócie, bo gdybym miał je omówić szczegółowo, to ten odcinek musiałby trwać kilka godzin, a przecież już, już trwa przeszło godzinę. To powiedziawszy, zacznę od wojen ze Szwecją, wojny ze Szwecją z lat 1600-1611, która to zaczęła się od tego, że na akt detronizacji zareagował Zygmunt. Realizacją swojej obietnicy wyborczej, można tak powiedzieć, odpowiedzieć, czyli ogłosił wcielenie Estonii do Rzeczpospolitej. Celem wcielenia Estonii do Rzeczpospolitej było przekonanie szlachty, by użyła swoich niebagatelnych zasobów do walki o szwedzki tron na Zygmunta. To znaczy, Rzeczpospolita miała walczyć nie tylko o Tron, ale też i o Estonię. Szlachta niewątpliwie chciała przyłączenie Estonii. Natomiast przyłączenie i teraz, i zaangażowanie całej Pospolitej w wojnę, panowanie w Szwecji szlachta z czasem uznała za przesadne. Z biegiem lat, z biegiem lat podnoszono zarzut wobec Zygmunta, że angażuje kraj w jakąś prywatną, prywatną awanturę, co wpływało na poziom zaangażowania szlachty i, szlacht, i zasobów szlachty w postaci podatków w kolejne konflikty ze Szwecją. Jeżeli chodzi o przebieg wojny, zacznę od takiej uwagi natury ogólnej. Otóż praktycznie we wszystkich wojnach w okresie panowania Zygmunta Wazy przeciwko Szwecji, Szwedzi mieli przewagę we flocie. Ponieważ Rzeczpospolita napierw w ogóle nie miała floty, a Zygmunt III waza dopiero tę flotę tworzył, ale nigdy ta flota nie osiągnęła potencjału pozwalającego jej realnie rywalizować z flotą szwedzką. W związku z tym Szwedzi mogli łatwo przerzucać wojska po prostu drogą morską, no i mieli Szwedzi przewagę, jeśli chodzi o zdolność do utrzymywania fortyfikacji, co wynikało po prostu z przewagi liczebnej piechoty. Z kolei Rzeczpospolita posiadała miażdżącą przewagę, jeśli chodzi o jakość armii w bitwach w otwartym polu. Dopiero w późniejszym okresie potencjały, jeśli chodzi po reformach Gustawa Adolfa w Szwecji, potencjały, jeśli chodzi o walkę w otwartym polu pomiędzy Armią Rzeczpospolitej i Armią Szwedzką się niejako wyrównały. Natomiast w latach 1660-1611 obraz ogólny wojny był taki, że Szwedzi zdobywali zamki w Inflantach. Dosyć łatwo początkowo, dochodziło do jakiejś bitwy w otwartym polu. To prawie zawsze wojska Rzeczpospolitej odnosiły zwycięstwo, a potem Rzeczpospolita starała się te zamki odzyskiwać. No i takim największym świadectwem tej przewagi wojsk Rzeczpospolitej w otwartym polu było wielkie zwycięstwo pod Kirchholmem w roku 1905, gdzie hetman litewski Jan Chodkiewicz. Pokonał kilkutro, kilku, kilkukrotnie liczniejszą armię szwedzką w sposób zdecydowany. Straty szwedzkie w tej bitwie szacowane są nawet na 80% stanu osobowego ich armii. Mniejszych zwycięstw było oczywiście, było oczywiście e, więcej, ale e, no, rzutowało to na ten ogólny obraz tej wojny, który przed chwilą e, przedstawiłem. Istotne jest także to, że obu stronom dokuczał brak pieniędzy i obie strony przerywały kampanie wojskowe z braku po prostu środków finansowych, o czym już mówiłem w kontekście Habsburga, próbującego zdobyć, zdobyć tron i późniejszej bitwy pod, pod Byczyną. Walki w tej wojnie toczone były z przerwami, konflikt, można powiedzieć, wyeskalował, kiedy to w styczniu 1609 roku Karol Sudermański podpisał układ z nowym carem Rosji, Wasylem Szujskim, E, Szujski e, liczył tutaj na pomoc Szwedów w utrzymaniu władzy w Rosji, o czym w dalszej części tego odcinka więcej. E, z kolei Szwedzi e, po sukcesach z roku 1608 to był taki kolejny etap, kiedy to znowu zdobyli trochę zamków inflanckich. Chcieli e, utrzymać inflanty dla siebie, pokonać Rzeczpospolitą. E, ten układ z roku 1609 miał dwie konsekwencje. Po pierwsze, przesądził o oficjalnej interwencji Rzeczypospolitej w Rosji, o czym za chwilę, tak jak powiedziałem. A po drugie, spowodował kolejną kontrofensywę wojsk Rzeczypospolitej, tutaj szczególnie wojska litewskie, Hotkiewicza. W roku 1609 odzyskały większość, większość e, Inflant. W roku 1611 zawarto rozejm. Chociaż walki wygasły już po kampanii z roku 1909 z powodu obustronnego wyczerpania, konflikt ten zakończył się w ten sposób, że wyszliśmy z tego obronną ręką. Większość Inchant została przecież w Pospolitej, Estonia przy przy Szwecji. Kolejna wojna to są lata 1617-1618. Istotne jest tu to, że w międzyczasie, w roku 1611 rządy w Szwecji objął Gustav Adolf, wybitny wódz, o którym też kiedyś E, ob, nagram odrębny, odrębny odcinek. Jeden z największych dowódców w historii Europy, który przeprowadził od początku swojego panowania poważne reformy wojskowe, których celem było m.in. zmierzenie się z Rzeczpospolitą. I ta kampania z lat 1617-1618 była takim poligonem ćwiczebnym dla reformującej się armii szwedzkiej. Tym razem, wojskami litewskimi, które tam walczyły, dowodził. Krzysztof Radziwił, hetman Polny, zresztą też zdolny, zdolny wódz. Przeciwnik był lepiej dowodzony i lepiej zorganizowany, a wojska tewskie mniej, licz, mniej liczne niż miało to miejsce poprzednio, w związku z tym kampania ta była dla wojsk Rzeczpospolitej dużo trudniejsza. Jednakże walki nie przyniosły jakiegoś takiego zdecydowanego rozstrzygnięcia. Na początku roku 1618 zawarto rozejm. Na mocy tego rozejmu Szwecja zyskała Parnawę, jedno miasto, i to był jej w zasadzie główny zysk z całej, tej, z całej tej kampanii. Rzeczpospolita oczywiście miała potencjał, żeby tę wojnę rozstrzygnąć na swoją korzyść, ale była zaangażowana w walkach w Rosji, w związku z tym nie była w stanie przerzucić większych wojsk przeciwko, przeciwko w Szwecji do Inland. Do kolejnej wojny e, z całej serii konfliktów Szwecji z Rzeczpospolitą doszło w latach 1621 22 e, kiedy to Gustaw Adolf wykorzystał, wykorzystał atak turecki e, na Rzeczpospolitą, wielki atak turecki. E, I e, to była pierwsza wojna, która zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Szwedów. E, na mocy rozejmu w Mitawie w roku 1622 Szwedzi opanowali. Całe inflanty, uzyskali całe inflanty z wyjątkiem południowo-wschodniej części tej krainy. Te południowo-wschodnie inflanty e, z czasem zwykło się nazywać tak zwanymi inflantami polskimi. E, wraz z inflantami Gustaw Adolf zyskał, zyskał także Rygę, no i to ewidentnie był sukces, sukces szwedzki. Do kolejnej kampanii o mniejszej skali w inflantach doszło w latach 1625 26 tam również yy, wojska Rzeczpospolitej nie osiągnęły powodzenia. Natomiast najtrudniejsza dla Rzeczpospolitej w okresie panowania Zygmunta III była wojna ze Szwecją w latach 1626-1629. Król Szwecji Gustaw Adolf yy, w ramach realizacji no, takiej mocarstwowej po raz pierwszy szwedzkiej polityki yy, zamierzał po prostu zdobyć Pomorze Gdańskie, rejon ujścia Wisły. Z Gdańskiem, który niewątpliwie był celem Szwedów w tej kampanii, e, i w ten sposób uczynić ważny krok w kierunku uzyskania przez Szwecję całkowitej dominacji w rejonie Morza Bałtyckiego. E, to była bardzo trudna wojna dla Rzeczpospolitej, dlatego, że Szwedzi, oprócz tego, że zdobyli wiele zamków i mieli przewagę na morzu, e, dysponowali także zreformowaną armią. Szwedzka armia po tych reformach Gustawa Adolfa stała się chyba najsilniejszą, a w każdym razie jedną z najsilniejszych armii Europy, i była dla wojsk Rzeczpospolitej bardzo poważnym przeciwnikiem. Na szczęście na czele naszej armii stał wtedy hetman Stanisław Koniecpolski. Dowódca wybitny chociaż trochę w naszej historii przez potomnych, zapomniany. Mianowicie koniec Polski prowadził zaciekłe walki ze Szwedami i dzięki dużym talentom dowódczym był, mimo przewagi organizacyjnej i technicznej wojsk szwedzkich, był dla Gustawa Adolfa przeciwnikiem, przeciwnikiem trudnym. Dość stwierdzić, że koniec Polski nigdy nie przegrał bitwy z Gustawem Adolfem. E, w sumie w otwartym polu doszło do czterech znaczących bitew. Bitwa pod Gniewem w roku 1926 była nierozstrzygnięta. E, ona jest ważna dlatego, że to była pierwsza duża bitwa, w której szwedzka piechota wytrzymała szarze Husarii. E, później była bitwa pod Trzewem w roku 1927 również nierozstrzygnięta. W tej bitwie Gustaw Adolf poniósł poważne obrażenia, został ranny. I, i y, ta rana y, no, była dla niego problemem, także wiele lat później nie zagoiła się do końca. Miał niedowład prawej ręki. Gustaw Adolf w kolejnych latach, po tej bitwie, właśnie na skutek ran odniesionych w tej bitwie. Y, w roku 1629 Szwedzi odnieśli bitwę, y, odnieśli zwycięstwo w bitwie pod Góżnem, ale tam koniec Polski nie dowodził. Zajmował się wtedy pozyskiwaniem pieniędzy od Sejmu. A w tym samym roku koniec Polski zadał Szwedom poważną klęskę pod czcianą. E, czyli można powiedzieć, że ogólny obraz tej wojny był dość podobny jak poprzednio. Szwedzi zdobyli i utrzymywali zamki. Rzeczpospolita z powodu słabości swojej piechoty, bo to głównie piechota e, szwedzka była przewagą armii Gustawa Adolfa, nie byli w stanie tych zamków e, odbijać, ale dowodzenie koniec Polskiego sprawiało, że, e, że udało się osiągnąć realne sukcesy w otwartym polu. Ogólnie wyczerpująca dla obu stron wojna zakończyła się naszą porażką i niekorzystnym traktatem pokojowym, ale ta porażka była jednak dość umiarkowana, biorąc pod uwagę tego, jak wiele zamków Szwedzi zajęli, między innymi Szwedzi zajęli Elbląg, zajęli Malbork, zajęli wiele innych miast i zamków w rejonie Pomorza. No, i na tym tle to, co zyskali na podstawie rozejmu w starym targu w roku 1929, dla Szwedów było umiarkowanym zyskiem. Ten rozejm dawał Szwecji Inflanty, tą część zdobytą już wcześniej, plus porty pruskie, ale tylko porty: Bez Królewca, Pucka i Gdańska. Oprócz tego, Szwedzi uzyskali prawo do 3,5% cła z handlu gdańskiego. Co było ważnym zyskiem z punktu widzenia możliwości wystawiania przez Gustawa Adolfa armii w kolejnych wojnach. Tutaj szczególnie Gustaw Adolf w kolejnych latach zaangażował się w wojnę trzydziestoletnią i tam zdobył nieśmiertelną sławę i reputację, która sprawiła, że Napoleon Bonaparte, niewątpliwie autorytet w tej dziedzinie, uznał Gustawa Adolfa za jednego z największych dowódców w całej w całej historii. Wojna była kosztowna dla Rzeczpospolitej, dla gospodarki. Przede wszystkim była bardzo dotkliwa. Była dotkliwa dla samego Gdańska, właśnie z punktu widzenia ekonomicznego, ze względu na to, że flota szwedzka blokowała port w Gdańsku, a walki na Pomorzu uniemożliwiały spławianie towarów Wisłą do Gdańska. Więc był to no, takie wojna trudna dla Rzeczpospolitej, kosztowna i, i, zakończona, i zakończona niepowodzeniem. Co gorsza, elektor brandyburski i władca Plus Książęcych jednocześnie, o czym też za chwilę dwa zdania. Jerzy Wilhelm nieformalnie i nieoficjalnie sprzyjał Szwedom, co można uznać za pierwszą próbę usamodzielnienia się Plus Książęcych i oderwania ich od, od Rzeczpospolitej. Szukając pozytywów tej wojny, wskazać można po pierwsze, że wybitne dowodzenie koniec polskiego ograniczyło straty. Gdyby o wojskiem Rzeczpospolitej dowodził ktoś mniej utalentowany niż Stanisław koniec Polski, to ta wojna skończyłaby się dużo gorzej dla naszego kraju. A po drugie, wojna, przegrana w sumie wojna o ujście Wisły, jak to często w historii wojskowości bywa, stała się czynnikiem, który wywołał reformy wojskowe w Rzeczpospolitej. Właśnie pod wpływem działań szwedzkich i walk przeciwko Szwedom z okresu wojen, z wojny o ujście Wisły, Zygmunt III Waza i Stanisław Koniecpolski rozpoczęli proces modernizowania Armii Rzeczpospolitej, przede wszystkim poprzez wzmocnienie roli piechoty i, i artylerii. I te reformy wojskowe, dokończone za panowania Władysława IV Wazy, w kolejnych latach przyniosły naszej wojskowości wielkie sukcesy, i e, no, podniosły znaczenie naszej armii na arenie, na arenie tutaj e, międzynarodowej. E, to była ostatnia wojna zapanowania Zygmunta Wazy, zapanowania Zygmunta Wazy ze Szwecją. Dalsze losy relacji Rzeczpospolitej ze Szwecją to już jest okres panowania kolejnych władców, więc już nie będę o tym w dzisiejszym odcinku mówił. Zgodnie z logiką ruchu po mapie w, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, przeniesiemy się teraz do Brandenburgi. I konkretnie Brandenburgia i plusy książęce tutaj można te, te dwa problemy rozpatrywać razem. A mianowicie Zygmunt Waza podjął brzemienną w skutki decyzję polegającą na uznaniu, na utrwaleniu władzy nad plusami książęcymi przez brandenburską linię Hohenzollernów. Od roku 2008 Jan Zygmunt, elektor Brandenburgii sprawował regencję w plusach. Ta regencja w Prusach była potrzebna, ja o tym też mówiłem już w odcinku dotyczącym, dotyczącym Stefana Batorego, ponieważ władca Prus książęcych Albrecht Kohenzollern zapadł na ciężką chorobę umysłową. Ta choroba postępowała, nie było na nią wówczas lekarstwa, no i de facto nie można było, nie mógł rządzić w kraju. W związku z tym ktoś musiał opiekować się nim i rządzić i rządzić e, za niego. Natomiast to, co jest najgorszą decyzją Zygmunta i co niewątpliwie było jego błędem politycznym, to zgoda na to, żeby po śmierci e, księcia pruskiego Jan Zygmunt objął panowanie nad Prusami, e, tworząc unię personalną między Brandenburgiem, Brandenburgią a Prusami Książęcymi. Prusy Książęce pozostawały lennikiem Rzeczpospolitej w dalszym ciągu, ale jednak doszło do trwałego połączenia władzy Brandenburgi, władzy w Brandenburgii i w Prusach. Wspomniany przeze mnie elektor Jerzy Wilhelm był następcą Jana Zygmunta na tronie brandenburskim. Dodam to dla porządku, żeby wam to bardziej rozjaśnić. Dlaczego Zygmunt, Wład Zygmunt Waza podjął taką, taką decyzję? A mianowicie przyczyny były, były dwie. Po pierwsze szukano wsparcia Brandenburgii przeciwko Szwecji nie tylko zresztą Brandenburgii. Zygmunt Waza negocjował także z Duńczykami, którzy byli tradycyjnymi przeciwnikami Szwedów. No i oczywiście to wsparcie Brandenburgii przeciwko Szwecji no, musiało mieć jakąś swoją cenę. A po drugie ważne było zaangażowanie Rzeczypospolitej w Rosji, które spowodowało, że nie mogła Rzeczypospolita użyć swoich sił do rozwiązywania problemów na Zachodzie. Zaangażowanie na jednym odcinku musiało kosztować... Rezygnację na innym odcinku. To jest zresztą stara prawda o polityce. Praktycznie żadne państwo w historii nie jest w stanie angażować się z równą energią i z równym sukcesem na różnych odcinkach frontu. Jeżeli się zaangażuje gdzieś w jakiś konflikt czy w jakąś politykę na jednym odcinku, to musi na rzecz tej polityki dokonać ustępstw gdzie indziej. No i właśnie kwestia. Prus Książęcych była tego rodzaju e, ustępstwem. Ciekawe jest to, że szlachta w większości była przeciwko temu pomysłowi. E, przeciwko temu pomysłowi. Sz, wśród szlachty bardziej popularna była koncepcja e, utrzymywania Prus w stanie zależności, może nawet aneksji do Rzeczpospolitej. No ale wygrała tutaj koncepcja Zygmunta, kierująca się, e, kierującego się w tej sprawie bieżącą polityką. Bieżącą polityką zagraniczną. Niewątpliwie był to błąd, ale też nie przesadzajmy: to nie jest tak, że Zygmunt III Waza był twórcą rozbiorów Polski, bo to zaraz niektórzy tak powiedzą, że znając późniejsze wydarzenia, to że Związek Prus i Brandenburgi przekształcił się w bardzo silną monarchię pruską. Niektórzy, prawda, będą stawiać tezę, że oto przesądziło to o rozbiorach albo przyczyniło się do wzrostu potęgi, potęgi Prus. Niewątpliwie był to błąd, ale Zygmunt oczywiście nie mógł przewidzieć przyszłych zdarzeń z takim wyprzedzeniem. Co więcej, Rzeczpospolita w momencie, kiedy Zygmunt II zaumierał jeszcze, to miała ogromną przewagę nad Brandenburgiem i Prusami, nawet liczonymi razem. I e, w, wobec tamtych realiów, wobec ówczesnej pozycji Międzynarodowej Rzeczpospolitej i siły jej armii, pomysł, że Brandenburgia z Prusami mógłby nam zagrozić, no, wydawało się czymś absurdalnym. E, co jest jakimś usprawiedliwieniem dla tej decyzji, chociaż niewątpliwie najlepiej byłoby po prostu poczekać do śmierci chorego umysłowo księcia Prus i, i Prusy książęce do naszego kraju wcielić. Nie mam z tego żadnej wątpliwości, ale stało się inaczej. Idąc dalej na południowy zachód, mamy Habsburgów. Wspominałem już o tym, że Zygmunt III Waza prowadził politykę jednoznacznego sojuszu z Habsburgami. Habsburgowie byli głównym sojusznikiem Rzeczpospolitej za panowania Zygmunta III Wazy. Sojusz z Habsburgami. Potwierdzony był dwoma małżeństwami Zygmunta. Najpierw z Anną, oczywiście Habs Habsburzanką, a potem z jej siostrą Konstancją. Były one córkami arcyksięcia Karola właśnie z dynastii habsburskiej. Habsburgowie udzielili wsparcia wojskowego Rzeczpospolitej w końcowej fazie wojny o ujście Wisły. Tu przede wszystkim chodziło o wsparcie w postaci piechoty która była piętą hejlestową naszej armii w tamtym okresie, no i popierali dążenia Zygmunta do odzyskania szwedzkiego tronu. Rzeczpospolita z kolei ze swojej strony w ramach tej przyjaźni pozwalała na werbunek żołnierzy, zwłaszcza jazdy przez Habsburgów, co było jedną z przyczyn wojny z Turcją, o czym też za chwilę do tej wojny dojdziemy. Generalnie przyjaźń z Habsburgami była podstawą, fundamentem polityki zagranicznej, czy jednym z fundamentów polityki zagranicznej Rzeczypospolitej w okresie panowania Rzeczpo Zygmunta III Wazy, co miało oczywiście wady i zalety, jak każda decyzja o charakterze politycznym. Z jednej strony zabezpieczało to Rzeczpospolitą przed próbami Budowania jakiejś okrążającej koalicji Habsburgów z Rosją na przykład, czy to, czy to ze Szwecją, tego typu koalicje z Moskwą, Habsburgowie w przeszłości czasami próbowali montować. No i z drugiej strony montowa z drugiej strony zapewniało, że pospolite wsparcie przeciwko Szwecji, co szczególnie właśnie w okresie końcowych walk w rejonie ujścia Wisły, miało swoje, swoje znaczenie, no ale z drugiej oznaczało Całkowitą rezygnację Rzeczpospolitej z odgrywania aktywniejszej roli politycznej na swoich zachodnich granicach, czy to w sensie odzyskiwania Śląska, czy to jakiejś bardziej aktywnej polityki w Niemczech, no i też pogarszało relacje z Turcją ze względu na trwały antagonizm habsbursko-turecki. Przez znaczną część panowania Zygmunta Wazy trwa wojna trzydziestoletnia w latach 1618-1648. Wobec przyjaznego nastawienia do Habsburgów strona katolicka chciała włączyć Rzeczpospolitą do swojej koalicji, no ale Zygmunt nie bardzo chciał, Zresztą szlachta również nie była zbyt chętna do udziału w wojnie trzydziestoletniej. W rezultacie Rzeczpospolita zachowała życzliwą dla strony, dla strony habsburskiej życzliwą dla strony habsburskiej neutralność. Ta życzliwa neutralność z jednej strony przyniosła pewne korzyści gospodarcze, bo jednak skala zniszczeń wojennych Rzeczypospolitej była zupełnie inna niż, niż w Niemczech, gdzie wojna 30-letnia się toczyła. No ale z drugiej strony wojna ujście Wisły oraz wojna smoleńska z Rosją. Ta wojna smoleńska to też już w odcinku dotyczącym Władysława... Czwartego Wazy, bo to już było po śmierci Zygmunta, No ale generalnie w kontekście panowania Zygmunta Wazy, przede wszystkim wojna uści Wisły była ściśle związana z wojną, z wojną trzydziestoletnią. Jednym z motywów, dla których, z motywacji, dla których Gustaw Adolf zaatakował Rzeczpospolitą w latach 1926-1929 była właśnie chęć pewnego wyłączenia Rzeczpospolitej z możliwości pomocy Habsburgom, ponieważ planował Gustaw Adolf zaangażowanie się w swojego kraju czynnie na rzecz strudnictwa antyhabsburskiego w czasie wojny 30-letniej na terenie Niemiec. Można więc powiedzieć, że chciano nas niejako zaangażować na innych frontach, po to, żeby Rzeszpospolita nie, nie pomogła Habsburgom. Generalnie więc Rzeszpospolita, choć jakoś z wojną 30-letnią była związana, to zachowała wobec niej, wobec niej neutralność. Omówienie dalszej części polityki zagranicznej wymaga pewnego zerwania schematu przeze mnie i odbicia w bok, zatrzymania się nad kwestią spogranicza polityki zagranicznej i wewnętrznej, a mianowicie chodzi mi tutaj o problem kozacki. Kozacy oczywiście nie mieli swojego państwa, które by prowadziło relacje dyplomatyczne z Rzeczpospolitą, ale relacje z Turcją i z Rosją były do pewnego stopnia z kozakami. Związani. Kimże byli owi kozacy? To też jest może temat na odrębny odcinek, a nawet na pewno będzie taki odcinek w przyszłości o nich. Teraz w pewnym, w pewnym skrócie wyjaśniam, że kozacy to była grupa ludności o mieszanym składzie etnicznym, religijnym i społecznym, która zamieszkiwała obszar przede wszystkim środkowego i dolnego biegu rzeki Dniepr. To byli ludzie tak jak powiedziałem, mieszani, dużo było tam chłopów, ale nie tylko. Generalnie historiografia czasów PRL-u stawiała taką tezę, że Kozacy to byli przede wszystkim chłopi, którzy uciekali przed pańszczyzną na tak zwane dzikie pola, w rejon stepów. Ukraińskich. Nowsze badania wskazują, że oczywiście takie zjawisko istniało, ale, ale skład społeczny tej grupy był dużo bardziej, dużo bardziej mieszany. Głównym problemem, koza, koza, czy głównym problemem z kozakami było to, że oni tak żyli troszeczkę poza systemem społecznym. Mieli własną organizację, można niejako, żyli, żyli tak osobno, ze własną społecznością organizowali się wojskowo, tworzyli osadnictwo wojskowe, mówiąc wprost, to było w, tamtych, w tamtym regionie koniecznością ze względu na powtarzające się najazdy tatarskie. Tatarzy porywali ludzi w jasyr tutaj z rejonu Ukrainy i ta ludność musiała się przed tym jakoś bronić. No i miało to tego rodzaju konsekwencje, że z jednej strony kozacy byli doświadczonymi i świetnymi żołnierzami, a z drugiej strony byli niepokorni, tacy poza systemowi, Trudni, trudno było nad nimi, nad nimi zapanować. Co więcej, z czasem Kozacy zaczęli prowadzić odwetowe wobec Tatarów i Turcji wyprawy, wyprawy zaczepne, które z czasem przerodziły się w wyprawy łupieskie. Wyobraźcie sobie, że Kozacy na swoim koncie mają nawet atak na Stambuł i skuteczne ograbienie kilku dzielnic stolicy Imperium Osmańskiego, co powodowało, że Kozacy byli nienawidzeni przez Turcję i przez Tatarów, a że byli poddanymi Rzeczpospolitej, bo na jej terytorium zamieszkiwali, to ich zachowanie było czynnikiem drażniącym pomiędzy Rzeczpospolitą a Turcją. Co wobec tego robiła sama Rzeczpospolita? A mianowicie z jednej strony próbowała je wykorzystać, ponieważ byli świetnymi żołnierzami, no to można by ich wykorzystywać czy to przeciwko Rosji, czy to przeciwko Turcji, a z drugiej strony e, próbowano ich opanować e, i ograniczyć ich, ich samodzielność. Realizacji tych celów służył utworzony już przez Zygmunta Augusta tak zwany rejestr kozacki, który w czasach Zygmunta Wazy obejmował na ogół kilka tysięcy kozaków. Kozacy rejestrowi, czyli ci wpisani do rejestru, byli uprzywilejowani, E, społecznie i wojskowo, no i w związku z tym pozostali kozacy domagali się wpisania do rejestru i ta chęć wpisania do rejestru, mm, e, no, była takim ważnym czynnikiem konfliktogennym, że tak się wyrażę, pomiędzy Rzeczpospolitą a kozakami, no tylko, że problem polega na tym, że kozaków mogło być nawet 40 tysięcy, e, no i Rzeczpospolita nie mogła sobie pozwolić na wpisanie aż takiej liczby, e, a już na pewno nie była w stanie takiej liczby kontrolować. Ta kwestia rejestrów w połączeniu z problemami społecznymi i problemami religijnymi związanymi z Unią Brzeską, o której też jeszcze w tym odcinku opowiem, no były takim czynnikiem dotonującym wystąpienia kozackie, tak zwane powstania kozackie. I zapanowania Zygmunta były cztery takie powstania, ja je w dużym skrócie omówię. Pierwsze było powstanie Kosińskiego z lat 1591-93, gładko stłumione. Następnie duże powstanie, dużo poważniejsze niż powstanie Kosińskiego, powstanie Nalewajki w latach 1594-1596. To powstanie miało już taki bardziej wyrazisty charakter społeczny z dużym udziałem chłopów i mieszczan. Przeciwko szlachcie. Stłumione to powstanie zostało przez Żółkiewskiego, a sam na został pojmany i stracony. Następne było powstanie Żmajły w roku 1925, zakończone ugodą, e, zakończone ugodą po zwycięstwie koniec polskiego nad powstańcami. I wreszcie powstanie Fedorowicza z roku 1930, skierowane przeciwko, czy na rzecz powiększenia rejestru. Yy, tutaj ciekawe jest to, że znaczny udział w wytłumieniu powstania Fedorowicza mieli kozacy rejestrowi, którzy stanęli po stronie Rzeczypospolitej. Zawarto ugodę, która nie weszła w życie, a generalnie powstanie Fedorowicza zostało gładko stłumione. W sumie, e, tak jak powiedziałem, no to też jest wątek zasługujący na odrębne omówienie, ale w takim skrótowym ujęciu, na którym mogę sobie w tej formule odcinka pozwolić, powstania kozackie ze Zygmunta III Wazy były dla Rzeczpospolitej kłopotliwe, były uciążliwe, ale nie zagrażały podstawom funkcjonowania państwa, były problemem kresowym e, i zazwyczaj łatwo je tłumiono z udziałem niewielkich, niewielkich sił, czasem z udziałem samych Kozaków, tylko że tych rejestrowych. Natomiast trzeba o tym powiedzieć, dlatego że kozacy odegrali ważną rolę w relacjach z Turcją i z Rosją, i to powiedziawszy, przejdę teraz, znowu łamiąc pewien schemat, ale wydaje mi się to logiczniejsze, żeby przejść teraz do relacji z, z Rosją. Tutaj relacje pospolitą z Rosją w okresie panowania Zygmunta Wazę zdeterminowane były przez tak zwaną Wielką Smutę. Czyli głęboki kryzys polityczny wewnętrzny Rosji, który doprowadził do zapasie tego państwa, do upadku jego znaczenia międzynarodowego. Wielka smuta zapoczątkowała się wraz z wygaśnięciem dynastii Rurkowiczów, po śmierci Fiodora, wspomnianego przeze mnie jako kandydata do tronu, w roku 1598. Fiodor, syn Iwana Groźnego, zmarł, no i rozpoczął się ogólny chaos w państwie bunty bojarów, wystąpienia niższych warstw społecznych, ogólny chaos i rozpad kraju. E, o tym też będzie odrębny odcinek w przyszłości, więc od razu zaznaczam, że tutaj też będzie dużo skrótów i uproszczeń. E, w roku 1598 carem został Borys Godunow, wybitny polityk, mąż stanu rosyjski, który rządził już w czasach Fiodora, no ale on musiał, rządził w praktyce, prawda, sterował Fiodorem, tak można powiedzieć, natomiast musiał on się zmagać z całą serią problemów wewnętrznych. Do tych problemów wewnętrznych dołożyła się jeszcze klęska głodu, spowodowana nieurodzajem po prostu. No i Godunow, mimo tych wszystkich trudności, jednak miał szansę opanować kryzys i jakoś Rosję wyprowadzić na, na prostą. No ale umarł w roku 1605 i po jego śmierci, kryzys wewnętrzny Rosji osiągnął szczyt. No i w tym kontekście pojawia nam się postać Dymitra Samozwańca. Dymit Samozwaniec to był dość tajemniczy człowiek, który pojawił się w roku 1604 na terenie Rzeczypospolitej i podawał się za Dymitra, rzekomo ocalonego syna Iwana Groźnego. Prawdziwy Dymitr został zamordowany przez Iwana Groźnego. To jest oczywiste, że nikt nie wątpi, że Dymit Samozwaniec nie był żadnym Dymitrem. Tożsamość, prawdziwa tożsamość Dymitra, samozwańca nie jest znana. Za najbardziej prawdopodobne przyjmuje się, iż nazywał się w rzeczywistości Grigori Otriepow i był mnichem prawosławnym. Jakkolwiek było, podawał się właśnie konsekwentnie za Dymitra i znalazł w Rzeczpospolitej grupę magnatów, którzy byli gotowi w cudzysłowie uwierzyć, no bo prawdopodobnie oni sami w to nie wierzyli. Uwierzyć samozwańcowi i w imię osobistych interesów poprzeć jego sprawę. Całą postacią tej grupy magnatów był wojewoda Sandomierski Jerzy Mniszech, który wydał za Dymitra swoją córkę Marynę. Sam Mniszech miał ogromne ambicje i jednocześnie równie ogromne problemy finansowe. Mniszech po prostu liczył na to, że się wzbogaci. Zażegna swoje problemy finansowe i umocni swój ród dzięki tego rodzaju koncepcji. Innym rodem popierającym sprawę był ważny kresowy ród wiśniowieckich. Zygmunt II zaniepał do tego entuzjazmem, no ale liczył na potencjalne korzyści dla Rzepospolitej. W związku z tym no, sprze nie sprzeciwił się akcji. Zresztą pomogło tutaj Dmitriowi, Dmitriowi to, że potajemnie przyszedł na katolicyzm i obiecał wprowadzenie katolicyzmu w Rosji, dzięki czemu Raz, że miał większe poparcie w samej Rzeczpospolitej, a dwa uzyskał wsparcie dyplomacji papieskiej, która roiła sobie nadzieję na to, że Rosja przywróci, zostanie przywrócona na łona katolicyzmu. Wraz z siłami magnackimi, wśród których były grupy Kozaków, o których już wspominałem, Dymit samozwaniec wkroczył do Rosji w roku 1604. Jednak nie, no, nie osiągnął większych sukcesów. Rosjanie nie bardzo kupili jego historię, zajął część terytorium. Ale prawdopodobnie popadłby w zapomnienie i całkowicie by przegrał, gdyby nie śmierć Gudunowa w roku 1605. Ta śmierć Gudunowa otworzyła Dymitriowi drogę do Moskwy. Gdyby Godunow pożył trochę dłużej, no to, to zapewne by Dymitra pokonał. No i faktycznie w roku 1605 Dymitr zajął Moskwę i został carem Rosji. No ale niestety szybko stracił jakąkolwiek popularność, jakiekolwiek podstawy swego, swojej władzy. Ze względu na faworyzowanie swoich polskich i litewskich przymierzeńców, ze względu na różnice w obyczajach, w sposobie bycia w porównaniu do moskiewskich magnatów podejrzewano go chęć prowadzenia katolicyzmu. No w związku z tym szybko wybuchło powstanie przeciwko Dmitriowi, na czele którego stał wspomniany już przeze mnie dzisiaj Wasyl Szujski. To powstanie w roku 1606 doprowadziło do upadku rządów Dymitra. Dymitra zamordowano, spalono jego ciało, a prochy nabito do armaty i wystrzelono na zachód, tam skąd przybył, czyli w stronę Rzeczpospolitej, a carem został hmm, oczywiście Wasyl Szujski. Wkrótce zresztą pojawił się kolejny samozwaniec, Dymit, Samozwaniec II, tak zwany też postać z podciemnej gwiazdy, i też do końca nie wiadomo kto to był. On z kolei podawał się za tego cudownie ucalonego Dymitra samozwańca tego z 1606 roku. No ale wojewoda Mniszek był tak zdesperowany, że znowu uwierzył w tą historię, mimo że podobno nawet nie byli podobni do siebie z wyglądu. Mniszek doprowadził do spotkania ze swoją córką, maryną, która uznała go za cudownie Ocalałego, ocalałego męża. Nawiasem mówiąc, a propos tego, że Maryna Mnichówna uznała czy rozpoznała w Dymitrze samozwańcu drugim swojego cudownie ocalałego męża, widziałem świetnego mema, nawiązującego do pewnej sceny z serialu 1670 chodzi tu o scenę nawiązującą do poszukiwania żony dla syna magnata. Takiej bardzo nieciekawej, znaczy zabawnej, ale nieciekawej w sensie moralnym postaci. Jeżeli oglądaje się ten serial, to powinniście się domyślić, e, o którą scenę mi chodzi, do której sceny ten mem nawiązywał. E, tam jest przekleństwo, więc nie zacytuję. E, wracając do tematu odcinka i do XVII wieku, e, no, znowu udało się zgromadzić e, jakieś poparcie. Dla Dymitra samozwańca e, II i znowu Dymitr zajął część, część kraju, próbując obalić wyniesionego do władzy e, Szujskiego. E, Dymitr utknął w tak zwanym Worze Tuszyńskim, w okolicach Tuszyna, niedaleko Moskwy, gdzie gromadził zwolenników, oddziały Kozaków i Magnatów. E, no ale o jego niepowodzeniu e, przesądził fakt że Szujski zajął wspomniany już, zawarł, przepraszam, wspomniany już przeze mnie sojusz ze Szwecją i ten sojusz ze Szwecją sprowokował Zygmunta Wazę i Rzeczpospolitą do oficjalnej interwencji w, w sprawy Rosji, ze względu na to, że Zygmunt Waza uważał króla Szwecji za uzgrupatora, i potraktował to jako osobiste wyzwanie. Zresztą miał dużo racji, to też trzeba powiedzieć, dlatego że ten układ szwedzko-rosyjski miał ewidentnie no, charakter układu skierowanego przeciwko, przeciwko Rzeczpospolitej. Uważa się, że zawarcie przez Szwedzkiego tego porozumienia było jego błędem, że gdyby poczekał, to rebelia Dymitra Samozwańca II by wygasła, a Zygmunt III nie wszedłby w taki sposób do wojny, ale oczywiście tego nie wiemy. To są już rozważania z nurtu historii alternatywnej, jakkolwiek by nie było, sojusz został zawarty i interwencja się rozpoczęła. Interwencja przy cichym pozwoleniu szlachty. To jest ciekawe, że szlachta ani nie poparła otwarcie działań że wojsk Rzeczpospolitej w tym zakresie ani ich nie potępiła. Co przesądziło o niewielkiej skali interwencji, to znaczy Zygmunt III Waza nie był w stanie wystawić wielkiej armii tylko raczej dość ograniczone zasoby mógł użyć do działań wojskowych. Działania Rzeczpospolitej skupiły się wokół Smoleńska, który Zygmunt obległ w roku 1609. To oblężenie, prowadzone zresztą z przerwami, zakończyło się z sukcesem dopiero w roku 1611. Zygmunt III zdobył Smoleńsk. Z kolei, z kolei w roku 1610... Hetman Stanisław Żółkiewski w bitwie pod Kłuszynem rozniósł e, wspieraną przez Szwedów armię rosyjską, e, która szła na odciecz e, Smoleńskowi. Na skutek tego zwycięstwa Żółkiewski wkroczył do Moskwy, Szujski o, o, ostatecznie trafił, e, trafił do niewoli, no i rozpoczął się jeden z najciekawszych wątków panowania Zygmunta Wazy, a mianowicie negocjacje dotyczące objęcia tronu Rosji przez Władysława. Syna właśnie Zygmunta, Zygmunta Wazy. Dlaczego to jest ciekawy wątek? Mianowicie część elit, część bojarów moskiewskich zaproponowała tron Władysławowi, bardzo młodemu nastolatkowi wtedy, pod warunkiem przejścia na Prawosławie i natychmiastowego przybycia do Moskwy. Zygmunt tę propozycję odrzucił, po pierwsze dlatego, że nie chciał, żeby Władysław przeszedł na prawosławie, a po drugie domagał się wysłania, czy zgody na to, żeby wysłać swojego syna do Moskwy dopiero po uspokojeniu sytuacji w Rosji. Ten wątek odrzucenia tej propozycji przez Zygmunt'a Wazę jest, czy przez Zygmunta Wazę, propozycji dla jego syna, jest często takim narzędziem gorącej krytyki pod adresem y, króla. Właśnie bardzo często się podnosi, że tutaj Zygmunt Waza zmarnował szansę dla Rzeczpospolitej, zmarnował szansę dla swojej dynastii. Ja będę bronił Zygmunta Wazę, jeśli chodzi o tę decyzję, dlatego że po pierwsze Władysław był bardzo młody, i nie był przygotowany do objęcia władzy w Rosji w takiej sytuacji. Po drugie, no jego bezpieczeństwo było zagrożone w sytuacji totalnego chaosu, który zapanował nad Rosją. Po trzecie, przejście Władysława na Prawosławie de facto odbierało mu szansę na zostanie królem Polski, bo od króla polskiego oczekiwano, że będzie katolikiem. W związku z tym ta tradycyjna koncepcja, że Zygmunt po prostu. Nie chciał, aby Władysław objął tron w Rosji ze względu na to, że chciał Rosję na siłę nawrócić na, na Prawosławie. Nie wytrzymuje zderzenia z rzeczywistością i nie ukazuje prawdziwych motywacji Zygmunta. Te motywacje Zygmunta dla odmowy były dużo bardziej, dużo bardziej racjonalne. Zresztą, Zygmunt licząc na poparcie Rzeczpospolitej w tej wojnie, chciał dla Rzeczpospolitej zdobyć terytoria na Rosji no to trudno byłoby zdobyć terytoria na Rosji dla Rzeczypospolitej, jeżeli by carem Rosji został jego własny, jego własny syn. W rezultacie ta propozycja, którą popierał Stanisław Żółkiewski, jednak nie została zrealizowana. W konsekwencji w roku 2011 wybuchło w Rosji wielkie powstanie, na czele którego stał bojar szlachcic, przedstawiciel elit moskiewskich Dymitr Pożarski oraz Przedstawiciel niższych warstw, mieszczanin Kuźma Minin. To powstanie się rozlało po całej Rosji. W roku 1912 wojska Rzeczpospolitej okupujące Moskwę, stolice Rosji, zostały osaczone na Kremlu. Nawiasem mówiąc, wcześniej nasza załoga stacjonująca w Moskwie spaliła w większości drewnianą zabudowę Moskwy i zamknęła się w centralnej części miasta. Załoga wojsk Rzeczpospolitej osaczona na Kremlu, dokonała spalenia Moskwy. Wszystko to w roku 1612, 200 lat przed tym, jak, e, jak Moskwę okupował Napoleon Bonaparte. Ciekawe zbieżność. E, nawiasem mówiąc, to okupacja to była dosyć uciążliwa dla mieszkańców Moskwy. Dochodziło do różnych zbrodni na ludności cywilnej dokonywanej przez załogę Rzeczpospolitej e, złożoną z wojsk polskich, litewskich i częściowo kozackich. No ale generalnie sytuacja militarna była taka, że Zygmunt III próbował organizować odsiecz dla załogi naszej na Kremlu. No ale to się zakończyło niepowodzeniem. W końcu gdy załoga skapitulowała przed Rosjanami. Po prostu na skutek wygłodzenia nie udało się Rosjanom zdobyć Kremla, ale załoga cierpiała głód. Według niektórych źródeł miało nawet dochodzić do aktów kanibalizmu e, z powodu właśnie głodu, broniącej się na Kremlu załogi. E, dowódcą tej okupacji Moskwy był najpierw Aleksander Gosiewski, e, który opuścił Moskwę jeszcze przed osaczeniem na Kremlu, a później Mikołaj Struś dowodził właśnie tą obroną już samego Kremla. E, w kolejnych latach dochodziło do kolejnych wypraw Rzeczpospolitej przeciwko. Przeciwko y, Rosji. W latach 1617-1618 odbyły się wyprawy prowadzone przez Chodkiewicza, zwycięzcy spod Kirchholmu. Chodkiewicz był oczywiście wybitnym wodzem i y, w otwartym polu Rzeczpospolita miała przewagę nad wojskami rosyjskimi przewagę po prostu jakościową. No ale siły zaangażowane były zbyt małe, by zdobyć Moskwę, y, mimo pewnych lokalnych sukcesów. W rezultacie zawarto w roku 1618 rozejm w Dywilinie na 14,5 roku. Na mocy tego rozejmu Rosja zdobyła ziemię smoleńską, siwierską i czernichowską. Władysław formalnie zachowywał tytuł carski, ale w praktyce wład władcą Rosji pozostawał Michał Romanow, który to objął rządy wyniesione przez to powstanie, o którym wspomniałem. Michał Romanow był synem patriarchy moskiewskiego Filareta Romanowa, i e, zresztą ten patriarcha, ojciec cara, de facto rządził krajem po zawarciu pokoju. Przez jakiś czas Filaret Romanow był zresztą więziony w Rzeczpospolitej, na zamku w Malborku, był przetrzymywany. To też jest w ogóle ciekawy wątek tej całej historii, no ale już po uwolnieniu i po powrocie do kraju de facto on rządził krajem zamiast swojego syna. No i rządy Michała Romanowa rozpoczęły okres panowania dynastii Romanowów właśnie na tronie rosyjskim, który to, która to dynastia Romanowów panowała w Rosji aż do rewolucji październikowej. Po podpisaniu rozejmu w Dywilinie Rzeczpospolita osiągnęła największy zasięg terytorialny w swojej historii, powierzchni około miliona kilometrów kwadratowych, czyli była w przybliżeniu trzy razy większa niż jest Polska dzisiaj. Te ziemie, które Rzeczpospolita zdobyła w tej wojnie, w większości to były obszary po prostu utracone przez, w XVI wieku przez Wielkie Księstwo Litewskie. Niewątpliwie. Był to ogromny sukces Rzeczpospolitej i jej króla Zygmunta III, III Wazy. No i ostatnim takim ważnym czynnikiem, partnerem w polityce zagranicznej Zygmunta III Wazy była oczywiście Turcja i stosunek do Turcji. Tutaj głównym problemem była rywalizacja o Mołdawię, pamiętająca jeszcze XV wiek, rywalizacja pomiędzy Polską, Litwą a Turcją. Od lat 90. XVI wieku doszło do serii interwencji Wojsk Rzeczpospolitej i prywatnych sił magnackich w Mołdawii, przede wszystkim w interesie rodu Mochyłów. Mochyłowie to był mołdawski ród, który szedł, wszedł w związki rodzinne z kresowymi magnatami. I oni byli wspierani przez Rzeczpospolitą i przez magnatów Rzeczpospolitej w walce o tron mołdawski. W roku 1595 Zamoyski osadził Jeremiasza Muchyłę na tronie mołdawskim. Oczywiście wymagało to wyprawy wojennej. No ale walki w tym regionie nie ustawały. Głównym rywalem, oprócz Turków oczywiście, był Michał Waleczny z Siedmiogrodu, który miał koncepcję zjednoczenia wszystkich księstw naddunajskich, czyli Woł Wołoszczyzny, Mołdawii i Siedmiogrodu. I utworzeniu państwa spójnego, które swoimi granicami w przybliżeniu odpowiadałyby granicom współczesnej Rumunii, bo to jest ten obszar. No, ale oczywiście waleczny, miał zbyt wielu, zbyt silnych przeciwników, więc to nie przyniosło mu powodzenia. Natomiast Rzeczpospolita mm, przeprowadziła cały szereg interwencji w Mołdawii pomiędzy 1595 a 1600. 17 roku, rokiem, w tym okresie przez większość czasu Mochyłowie utrzymywali władzę w Mołdawii. Przez chwilę nawet to osadziła przedstawiciela Mochyłów na tronie Wołoszczyzny, bardziej na południe, tutaj w regionie Bukaresztu. No ale generalnie Mołdawia pozostawała cały czas trwałym przedmiotem rywalizacji z Turcją. W praktyce ukształtowało się um, takie traktowanie Mołdawii jako rodzaju kondominium Rzeczpospolitej i Turcji. E, no i te relacje w kontekście mołdawskim f, f, normował układ w Buszy zawarty w roku 1617 przez Żółkiewskiego, zawarty układ z Turkami. E, Mołdawia pozostawała pod wpływem tureckim z przyjazdem, nastawieniem do Rzeczpospolitej, no czyli to tworzyło taki właśnie system obopólnych wpływów. No ale w Turcji żywe były koncepcje rozstrzygnięcia sprawy raz na zawsze. E, przypominam, że Turcja e, była wielkim mocarstwem w tamtym czasie, jednym z najsilniejszych państw europejskich, budzącym postrach w całej e, Europie. E, do kwestii tureckiej przyczyniła się jeszcze wojna trzydziestoletnia. W roku 1619 Gabor Bethlen, władca Siedmiogrodu, e, wspólnie z powstańcami czeskimi obległ Wiedeń. No i tutaj Habsburgowie uzyskali zgodę Zygmunta III na rekrutację formacji lekkiej jazdy, tak zwanych lisowczyków na naszym terytorium. No i ci lisowczycy przeprowadzili wypad dywersyjny na Siedmiogród, co było jednym z powodów, dla którego Gabor Bethlen zakończył oblężenie Wiednia. Przy czym też trzeba pamiętać o tym, że to nie Lisowczycy uratowali Wiedeń. Przede wszystkim oblężenie Wiednia było skazane na niepowodzenie, dlatego że przeciwnicy Habsburgów nie mieli wystarczającej artylerii, mieli słabą piechotę, a do tego akcję wojskową podjęli późną jesienią więc nie sprzyjała im, im pogoda. No ale istotą całego problemu było to, że Turcja tę akcję Lisowczyków odebrała jako ingerencję Rzeczpospolitej w konflikt na rzecz Habsburgów, a przeciwko Turcji, przypominam, że Siedmiogród był terytorium zależnym od Turcji. No i oczywiście takim kolejnym czynnikiem, który sprowokował Turcję do wojny przeciwko Rzeczpospolitej, były wyprawy kozackie, o których już wspominałem, które były bardzo dokuczliwe i Turcja oczekiwała, bo były bardzo dokuczliwe dla Turcji oczywiście, i Turcja oczekiwała od Rzeczpospolitej, że tych Kozaków opanuje i wyprawy przeciwko Turcji, przeciwko Tatarom ograniczy. A takim bezpośrednim przyczynem, takim bezpośrednim powodem tej wojny. O której za chwilę opowiem więcej, była zmiana władzy w Turcji. Nowym sułtanem został młody człowiek Osman II, który chciał umocnić swoją władzę w Turcji po prostu dużym zwycięstwem wojskowym. Ja to kiedyś opowiem przy jakiejś innej okazji, to też jest temat na osobny odcinek podcastu, ale specyfika ustroju Imperium Osmańskiego była taka, że po śmierci poprzedniego sułtana, każdorazowo wybuchał kryzys polityczny, spowodowany rywalizacją o władzę pomiędzy różnymi pretendentami do tronu. No i to powodowało, że tacy młodzi sułtani często chcieli umocnić swoją władzę, byli niepewni w początkowym okresie swoich rządów i, i chcieli umocnić swoją władzę, a sukces wojskowy, jakiś skuteczny podbój, no bardzo sprzyjał, bardzo sprzyjał umocnieniu władzy także wewnątrz Wewnątrz kraju. Spodziewając się inwazji tureckiej, Hetman Żółkiewski przeprowadził wyprzedzający atak na Mołdawię w roku 1620. No i ten atak zakończył się niepowodzeniem. Najpierw doszło do bitwy pod Cecorą, e, która z, w zasadzie była nierozstrzygnięta: to znaczy, y, Turcy mieli znaczącą przewagę liczebną, ale nie udało im się wojsk Żółkiewskiego rozbić. A Żółkiewski też nie był w stanie osiągnąć zwycięstwa, w związku z tym nakazał odwrót. Ten odwrót był dobrze zorganizowany i podczas tego odwrotu wojska żółkiewskiego odparły liczne ataki ze strony wojsk tatarskich przede wszystkim. No ale niedaleko Dniestru, już praktycznie przy samej granicy, przy samej granicy Rzeczpospolitej z Mołdawią, z nie do końca wyjaśnionych do dzisiaj powodów doszło do wybuchu paniki w obozie żółkiewskiego, co spowodowało uderzenie wojsk tatarskich, co wobec tej paniki zamieniło się w rzeź wojsk Żółkiewskiego. Wielu ważnych oficerów i żołnierzy Rzeczpospolitej dostało się do niewoli, na czele z hetmanem polnym protegowanym Żółkiewskiego Stanisławem Polskim, tym, którego już znacie z wojen przeciwko Szwecji. Część zdołała się przedrzeć do granicy i i przejść na terytorium Rzeczpospolitej, a sam Żółkiewski zginął w szablo, z szablą w ręku po prostu w walce. Ta klęska sprowokowała, czy ośmieliła Turków, można tak powiedzieć, i Turcy zapowiedzieli wystawienie na następny rok ogromnej armii. Podobno sultan Osman II nawet nakazał ciosać kamienne skupy graniczne, które zamierzał wbijać w dno Bałtyku. Można więc powiedzieć, że w roku 1621 Rzeczpospolita stanęła przed największym zagrożeniem w czasach panowania Zygmunta Wazy. Groził Rzeczpospolitej ogromny najazd całej potęgi tureckiej, którego skala zagrażała samej egzystencji tego państwa. I na szczęście Rzeczpospolita, szlachta Rzeczpospolitej szczególnie, no bo to przecież ona musiała uchwalić odpowiednie podatki, stanęła na wysokości zadania, uchwalono ogromne podatki, Ee, że tak powiem, e, śmiertelne zagrożenie zejrzało w oczy, i to spowodowało, że w roku 1921 e, Zygmunt III waza we współpracy z, z szlacheckim parlamentem wystawił ogromną armię Rzeczypospolitej. Różnią historycy szacują, ale mówi się nawet o 45 tysiącach żołnierzy wystawionych przez Rzeczpospolitą. siła w tamtym czasie ogromna. Do tego, do tego dołączyli jeszcze Kozacy, dowodzeni przez przywódcę Kozaków w tamtym czasie: Hetmana, Atamana, Piotra Konaszewicza z Hajdacznego, wielkiego zresztą bohatera narodowego, także współczesnej Uk Ukrainy. Piotr Konaszewicz, Hajdaczny, to jest postać o tyle ciekawa, że on był przywódcą kozackim, a jednocześnie wielkim zwolennikiem współpracy Kozaków z Rzeczpospolitą. Jego imieniem został nazwany flagowy okręt floty ukraińskiej, zatopiony, e, zatopiony w 2022 roku podczas trwającej właśnie inwazji Rosji przeciwko, przeciwko Ukrainie. To jest postać, którą Ukraińcy szanują do dzisiaj i to jest postać e, e, taka pozytywna w historii polsko-ukraińskich relacji, ponieważ właśnie Konaszewicz Hajdaczny był zwolennikiem popierania Rzeczpospolitej i to on przekonał kozaków do tego, żeby udali się w znacznej liczbie na pomoc wojskom Rzeczpospolitej. Kozaków pod Chodzimiem było około 20 tysięcy około i bronili lewego skrzydła wojsk Rzeczpospolitej. Całą wyprawą dowodził Hetman Chodkiewicz, stary już Nestor, można powiedzieć, naszej armii w tamtym czasie. I ta ogromna armia Rzeczpospolitej wspierana przez kozaków, przeprawiła się na drugą stronę Dniestru i założyła obóz warowny pod Chocimiem, gdzie przyjęła oblężenie wojsk tureckich. Walki pod Chocimiem trwały przez kilka tygodni, nie przyniosły jednoznacznego rozstrzygnięcia, to znaczy Turkom nie udało się rozbić wojsk, wojsk Rzeczpospolitej i to pomimo faktu, że sam Chodkiewicz umarł w trakcie, w trakcie oblężenia. Z przyczyn naturalnych, nie zginął w walce, tylko umarł z przyczyn naturalnych. Starano się to utrzymać w tajemnicy przed armią, żeby nie dopuścić do wybuchu paniki, ale jakoś tak się złożyło. Prawdopodobnie Turcy mieli jakiegoś szpiega po prostu w naszym dowództwie, że nie dość, iż ta informacja o śmierci Hodkiewicza rozniosła się po obozie, to jeszcze dotarła nawet i do samych Turków. W rezultacie tego Turcy, licząc na to, że śmierć wybitnego dowódcy złamie wolę obrońców, przeprowadzili decydujący szturm, który również zakończył się turecką klęską. W rezultacie tego walki zakończyły się kompromisowym pokojem, na mocy którego Rzeczpospolita się zobowiązała do ograniczania wypraw kozackich. A Turcy do ograniczania wypraw tatarskich. Jeśli chodzi o Mołdawię, ustalono, że będzie podporządkowana Turcji, ale miała prowadzić przyjazną politykę wobec, wobec Rzeczpospolitej. A więc wielkie zagrożenie dla samej egzystencji Rzeczpospolitej zostało zażegnane. Bawiąc się na moment w historię alternatywną, gdyby Osman II pokonał, Wojska Rzeczpospolitej pod Chodzimiem. Gdyby przełamał obronę, gdyby rozniósł Chodkiewicza i tą wielką armię, którą, którą Rzeczpospolita ogromnym wysiłkiem wystawiła do tej kampanii, to Rzeczpospolitej groziłby los Węgier po bitwie pod Mohaczem z roku 1526. Znaczy to, to, to zagrożenie było bardzo poważne i bardzo, i bardzo realne. Na szczęście Armia Rzeczpospolitej e, tę inwazję Odparła i, że tak powiem, traktat pokojowy yy, no, tak gwarantował, gwarantował nam wyjście z twarzą, był dla nas, dla Rzeczpospolitej, całkiem, całkiem korzystny. Z kolei w Turcji odebrano ten traktat jako klęskę, mimo że Turcja nic nie traciła, to jednak odebrano tę wyprawę jako klęskę, traktowano ją jako porażkę i przyczyniło się to do upadku władzy sułtana Osmana II. Do końca panowania Zygmunta III Wazy relacje z Turcją były już w miarę poprawne. Podsumowując politykę zagraniczną Zygmunta III Wazy, można powiedzieć, że głównym problemem, który sobie stawiał Zygmunt III Waza przed sobą, było odzyskanie tronu Szwecji i to się nie udało. Tutaj Zygmunt III waza poniósł, poniósł porażki. Oprócz tego zaangażował rzecz pospolitą w uciążliwe, męczące i prowadzone ze zmiennym szczęściem walki ze Szwedami. Ale z drugiej strony Zygmunt III waza osiągnął wielkie zwycięstwo i wielki sukces w walkach z Rosją. Poszerzył znacznie terytorium na wschód. Uzyskał, potwierdził, Przewagę Rzeczpospolitej, przewagę Rzeczpospolitej nad Rosją. Mogła się Rzeczpospolita Zygmunta III Wazy uznawać za główne mocarstwo europejskie na wschód od łaby w, w tym, tym okresie, jeśli nie liczyć Szwecji. Oprócz tego, oprócz tego, Zygmunt niewątpliwie przyczynił się do skutecznego odparcia wielkiego najazdu. Najazdu tureckiego. Niestety nie udało się Rzeczpospolitej utrwalić wpływów na obszarze Mołdawii, co było jakąś porażką, ale jednak rywalem była Turcja. Wielka, potężna Turcja, której obawiali się w Europie wszyscy w tamtym czasie, jedno z najważniejszych mocarstw europejskich. W związku z tym, biorąc pod uwagę. Pozycję Turcji i siłę Turcji i siłę wojskowości tureckiej w tamtym czasie, to jednak wynik tej rywalizacji w rejonie Mołdawii należy uznać za przynajmniej do przyjęcia. Dla, dla, dla Rzeczpospolitej. To, co należy jeszcze podkreślić w dziedzinie panowania w obszarze związanym z polityką zagraniczną, to reforma wojskowo, o których już nieco wspominałem to znaczy, z jednej strony rozbudowa artylerii i piechoty, a z drugiej strony starania o budowę floty wojennej to też jest taki wątek no, związany z walkami ze Szwedami. Zygmuntowi w Azji udało się sformować flotę kilkunastu okrętów. Ale niestety w roku 1629 Zygmunt Waza zaangażował swoją flotę w inicjatywę Habsburską przeciwko Szwecji. Miała powstać flota wspierająca Habsburgów na Bałtyku skierowana przeciwko Szwecji. No, Zygmunt liczył, że za pomocą tej floty uda się mu odzyskać tron szwedzki. Nie potrzebował tutaj poparcia Rzeczpospolitej, ponieważ, ponieważ starania o budowę floty były przede wszystkim starami królewskimi, co też jest ciekawy wątek, że szlachta ani budowania tej floty jakoś specjalnie nie popierała, ani także nie przeszkadzała. Miała do tego stosunek dość taki obojętny. No i ta flota Zygmunta, flota Rzeczpospolitej, znalazła się w porcie Wismar, i tam w roku 1629 została utracona, kiedy to Szwedzi w czasie działań wojny 30-letniej zdobyli, zdobyli to miasto. Niemniej to właśnie w czasach Zygmunta Wazy, Rzeczpospolita miała najsilniejszą flotę w swojej historii. Później to już Władysław IV czynił jakieś starania dla utrzymania floty, ale na ogół Rzeczpospolita już floty wojennej w późniejszych latach po prostu, po prostu, po prostu nie miała. Przechodząc teraz do polityki wewnętrznej, właściwie do tego, co nam zostało do omówienia z polityki wewnętrznej, bo kwestii, kwestii, sprzedaży korony już, już, już omówiłem, no to tutaj trzeba wskazać na dwa istotne wątki polityki wewnętrznej Zygmunta Wazy. A mianowicie po pierwsze Unia Brzeska, a po drugie Rokosz Sandomierski. No i to teraz pokrótce omówię. To są też tematy zasługujące na odrębne odcinki i zapowiadam, że będą takie odcinki, precyzujące te tematy, Omawiają, omówię to teraz tak jak te poszczególne wojny w pewnym skrócie. Jeśli chodzi o Unię Brzeską zawartą w roku 1596, to było to połączenie Cerkwi prawosławnej na terenie Rzeczypospolitej z Kościołem Katolickim. Unia Brzeska zakładała przejęcie przez prawosławnych katolickich dogmatów. Prawosławni na Pospolitej mieli przyjąć katolickie dogmaty, a także zwierzność papieża przy zachowaniu prawosławnej liturgii. Taki kompromis, który miał przywrócić wschodnie chrześcijaństwo we władze papieża. E, dlaczego do tej unii doszło? Przede wszystkim e, Moskwa, Rosja, powołała w roku 1989 patriarchat w Moskwie, e, który to patriarchat rościł sobie pretensje do zwierzchnictwa nad całym światem prawosławnym, albo przynajmniej nad całym światem prawosławnym na północ od Morza Czarnego. I to było dla Rzeczpospolitej ogromne niebezpieczeństwo, ponieważ dawało Rosji możliwość ingerowania w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej na skutek tego, że jej wschodnie obszary były zdominowane przez prawosławnych. No więc chciano coś z tym zrobić. Jakoś Rosji uniemożliwić tego rodzaju działania, i generalnie sam sposób myślenia był ok. Oprócz tego, oprócz tego dążono do unifikacji religii. Uważano w tamtym czasie, że unifikacja religijna umacnia państwo. I to był ogólnoeuropejski pogląd. Tutaj sternice Rzeczpospolitej nie byli, nie byli żadnymi wyjątkami od tej reguły. Starano się utrzymywać pokój religijny, ale w miarę możliwości państwo unifikować. No i tak, Unia Brzeska jest bardzo kontrowersyjnym wydarzeniem w historii. Ja mogę powiedzieć od razu, że uważam ją za błąd, dlatego że konsekwencją Unii Brzeskiej był rozłam w świecie prawosławnych w Rzeczpospolitej, to znaczy część prawosławnych Unię uznała, a część, tak zwani dysunici, pozostali przy tradycyjnym prawosławiu. No i ci, którzy pozostali przy pr pr tradycyjnym prawosławiu, tym bardziej zostali wypchnięci w ręce patriarchatu moskiewskiego po prostu. I w tym sensie był to poważny błąd, który przyczynił się między innymi do natęż zwiększonego natężenia powstań kozackich w późniejszym okresie, ponieważ Kozacy, to, to już przede wszystkim w okresie panowania Władysława IV Wazy, i później, no ale jednak na skutek Unii Brzeskiej zyskali dodatkową motywację religijną. Która z jednej strony łączyła ich z Rosją, a z drugiej strony, z drugiej strony ułatwiała zdobycie poparcia społecznego szerszego dla swojej, dla swojej walki. Niewątpliwie lepszym rozwiązaniem, proponowanym zresztą rozważanym, ale odrzuconym ostatecznie, byłoby po prostu utworzenie odrębnego patriarchatu, takiego jak, jak, jak Rosja miała patriarchat. To oceniam, że lepiej byłoby stworzyć odrębny patriarchat dla Rzeczpospolitej dla Rzeczpospolitej i dla prawosławnych mieszkających na naszym terytorium, po prostu gdzieś na naszym terytorium, w Kijowie czy w Lwowie. Kijów oczywiście byłby tutaj naturalnym, naturalną lokalizacją, siedzibę takiego patriarchatu. Jakkolwiek ocenimy całą tę Unię Brzeską, popieraną entuzjastycznie przez, przez Kościół katolicki oczywiście, to to kruzumowania, którymi kierowali się jej twórcy, tym przede wszystkim Zygmunt Waza był poprawny. E, I zgodny z interesami państwa. To znaczy, chodziło o to, żeby nie pozwolić Rosji na ingerencję wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej za pomocą religii. Rozumowanie było poprawne, środki do uzyskania tego celu e, moim zdaniem, błędne, ale jest to temat bardzo szeroko w historiografii dyskutowany. Jeżeli macie inne zdanie na ten temat, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. No i przejdę teraz do drugiego ważnego wydarzenia. W zakresie polityki wewnętrznej Zygmunta Waza, a mianowicie do Rokoszu sandomerskiego. Otóż w początkach XVII wieku Zygmunt III Waza pracował nad umocnieniem władzy królewskiej oraz nad reformą sejmowania. To znaczy, wbrew oskarżeniom jego przeciwników, Zygmunt Waza nie zamierzał wprowadzać absolutyzmu. Zresztą nie było czegoś takiego wtedy w Europie. Tylko po prostu umocnić, scentralizować e, bardziej państwo oraz zreformować sejmowanie tak, żeby było bardziej sprawne. I także wielu e, polityków szlacheckich podnosiło, że e, procedura sejmowania szlachecka jest, e, jest trudna, jest, jest e, no, sprzyja awanturze i jest niesprawna. Zresztą podnoszono między innymi tutaj krytykę zasady jednomyślności, która od samego początku w sejmowaniu szlacheckim istniała. Opozycja szlachecka była temu przeciwna i ona rozpętała w latach 1606-1607 rebelię, tak zwany Rokosz Zebrzydowskiego od przywódcy Rokoszu, Mikołaja Zebrzydowskiego, który to Rokosz nazwany jest czasem Rokoszem Sandomierskim właśnie. W tym Rokoszu szlachta zarówno katolicka, jak i protestancka, bo to nie był taki czysto religijny bunt, E, zamierzali e, storpedować e, ich zdaniem zmierzające do nadmiernego umocnienia władzy królewskiej reformy Zygmunta, osłabić władzę królewską, umacniając e, pozycję polityczną, e, pozycję polityczną szlachty. Po części ten Rokosz był buntem takich sierot politycznych po Zamojskim. Zamojski zmarł w roku 1606. Nawiasem mówiąc, pod koniec życia Zamojski pojednał się z Zygmuntem Wazą i e, ten konflikt przygazł, no ale przede wszystkim Zamojski był przeciwnikiem yy, podważania władzy królewskiej, przede wszystkim w trosce o państwo. Nawet jak króla nie lubił, to nie zamierzał podważać jego władzy i buntować się przeciwko niemu. Yy, przywódcy Rokoszu Zebrzydowskiego na czele z Mikołem Zebrzydowskim, no to byli dawni stronnicy Zamojskiego, tylko zabrakło im przywódcy tego formatu. Bez wątpienia Zamojski ich wszystkich przewyższał. Yy. No i śmierć Zamońskiego no, była niewątpliwie jedną z przyczyn eksplozji tego, tego konfliktu. Były próby kompromisu i uniknięcia rozlewu krwi, ale niestety zawiodły. Doszło w rezultacie tego do wojny domowej, do rebelii. Kulminacyjnym momentem tej rebelii była bitwa pod Guzowem w roku 1607, w której to bitwie Rokoszanie przegrali z wojskami królewskimi, no ale reformy państwowe upadły i niestety także doszło do osłabienia prestiżu władzy królewskiej na skutek, na skutek wojny domowej, chociaż straty ponieśli także sami Rokoszanie, którzy uznani zostali w szerokiej opinii za buntowników, awanturników i winnych rozlewu, niepotrzebnego rozlewu krwi. Ciekawym wątkiem tej historii jest to, że Rokosz przyczynił się i w ogóle ten cały konflikt ze szlachtą przyczynił się do cichego wsparcia dla Dymitriad, szczególnie do tej, dla tej długie, drugiej Dymitriady, czyli do tego drugiego wystąpienia, drugiego samozwańca, dlatego że Zygmunt liczył na skanalizowanie niezadowolenia na drodze ekspansji, na drodze ekspansji zewnętrznej. Zygmunt Waza był także królem naszego kraju, do, do którego, na, który, na którego został przeprowadzony zamach. Niejaki Michał Piekarski, chory psychicznie, kalwinista, 15 listopada 1620 roku dokonał nieudanej próby zamachu. E, nieudanej próby zamachu na króla. E, został aresztowany, poddano go torturom. Stąd zresztą e, wzięło się powiedzenie bredzić jak piekarski na mękach. Pewnie nieraz to powiedzenie e, słyszeliście, ponieważ piekarski, torturowany bredził jakieś niestworzone historie. Był po prostu chory psychicznie. Tu nie było nawet większego spisku, na życie Zygmunta Wazę po prostu był chory psychicznie, ch chory psychicznie fundamentalista religijny. Przeprowadził zamach na Zygmunta Wazę, na szczęście, na szczęście e, nieudane. Nawiasem mówiąc, nawiasem mówiąc, e, ponieważ Piekarski chciał użyć czekanu, to e, szlachta i parlament szlachecki próbował zakazywać czekanów, na terytorium Rzeczypospolitej. No tutaj jednoznacznie szlachta stanęła po stronie króla oczywiście w tej sytuacji, co zresztą szybko stało się przedmiotem drwin, czekan był dosyć powszechną, w tamtym czasie bronią. Żartowano, że gdyby ktoś drugiemu człowiekowi wydłubał oko nosem, to zapewne Sejm przyjąłby uchwałę. O tym, że trzeba zakazać noszenia nosów ludziom. To oczywiście była drwina, ale no, ten, 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 ten zakaz, przyjęty w jakimś takim uniesieniu, skupienia wokół, wokół zaatakowanego króla, no, był, był ośmieszany i był w praktyce nieegzekwowany, ponieważ czekan był, tak jak powiedziałem, bronią powszechnie dostępną. Zresztą w tamtych czasach w ogóle ludzie. Nie tylko stanu sztahedckiego, powszechnie nosili jakąś formę broni, po prostu dla, dla osobistego bezpieczeństwa. W kolejnych latach panowanie Zygmunta głównie kręciło się wokół kolejnych wojen, o których tutaj już szeroko opowiadałem. Po upadku Rokoszu król nie podjął już bardziej zaawansowanych, bardziej zorganizowanych prób reformowania państwa, chociaż niewątpliwie starał się umacniać pozycję Władysława, swojego syna, jednego ze swoich synów, którego przewidywał na swojego następcę, chociaż oczywiście wiedział, że dojdzie do wolnej, wolnej elekcji, nie próbował wprowadzać y, następstwa tronu. Ogólnie kraj pod jego panowaniem rozwijał się gospodarczo, chociaż było to zakłócane wojnami, w tym szczególnie wojną u Wisły, no ale jednak rozwój ogólny postępował. Oprócz tego Zygmunt był mecenasem sztuki. Dbał o to. Tak jak powiedziałem, no był ciekawą postacią w sensie intelektualnym, więc zwracał na to, na to wielką uwagę. Zmarł Zygmunt III Waza na udar mózgu 30 kwietnia 1632 roku, będąc jednym z najdłużej panujących królów na polskim tronie. Jak tę postać ocenić? Zygmunt III Waza jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych królów. W historii. Ja dokonam pokrótce podsumowania jego panowania i takich głównych czynników oceny jego władzy. Mianowicie, z jednej strony, niewątpliwie poszerzenie terytorium to jest taki, to, co można przywołać na obronę Zygmunta III, przy jednoczesnym utrzymaniu pokoju religijnego wewnątrz kraju. Do tego oczywiście wątki związane ze zwojem gospodarczym tutaj zasługują na pewną pewną uwagę. No ale z drugiej strony podnosi się nadmierne uwikłanie krajów w konflikt ze Szwecją, błąd niewątpliwy dotyczący polityki wobec Prus, kontrowersyjna, bardzo Unia Brzeska. Krytycy króla e, podnoszą także nadmierne przywiązanie do sojuszu z Habsburgami, chociaż e, ten sojusz z Habsburgami był logiczną konsekwencją innych działań Zygmunta III Wazy, no, bo jeśli chciał walczyć ze Szwecją i chciał walczyć z Rosją, musiał mieć spokojną granicę e, zachodnią Zygmunt III, więc ten sojusz z Habsburgami no był taki niejednoznaczny. Też pamiętajmy o tym, że Habsburgowie udzieli nam wsparcia wojskowego w walkach ze Szwedami, e, więc to nie jest tak, że Rzeczpospolita no miała też pewne korzyści z tego, z tego, z tego sojuszu. Ogółem podsumowując to w dwóch zdaniach, Zygmunt III. Waza wymyka się takiej jednoznacznej ocenie. Rządził w okresie trudnym dla kraju, w trudnym otoczeniu międzynarodowym, ale niewątpliwie Rzeczpospolita, posiadająca wtedy jeszcze znaczne zasoby i będąca istotnym mocarstwem europejskim, generalnie wyszła obronną ręką z tego trudnego okresu i poza inflantami. Nie poniosła strat terytorialnych, a nawet terytorium Rzeczpospolitej się poszerzyło e, kosztem, kosztem e, Rosji. I to wszystko w dzisiejszym, jak się okazuje, najdłuższym odcinku w historii tego podcasta, na, podcastu. No ale i król panował długo, to i odcinek musi być długi, śmiem twierdzić. E, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia za dwa tygodnie.